Dobra, zaczynamy. Nie ma. Witamy wszystkich, którzy przyszli na naszą dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi są pan Belzuchowicz, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i zastępca redaktora naczelnego Tygodnika do Rzeczy oraz wszystkim dobrze znany i lubiany pan Ireneusz Wywiał, również absolwent Instytutu Historycznego Politechniki Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz Radia Plus i zastępca redaktora naczelnego Wiadomości Historycznych. Więc tak, no proszę, musieliśmy panu poprosić o przedstawienie swojego ogólnego zdania na temat powstania warszawskiego. Myślę, że gość pierwszy. Ja myślałem, że będę mógł posłuchać. No dobrze. Ile bawi pan tutaj czasu? No, tak około 2-3 minut. Krótko. Z reguły mi to zajmowało zawsze 3 godziny, ale no dobrze, bo zaraz się 2 minuty. Przede wszystkim wielkie dzięki, dziękuję panu profesorowi i szkole za to zaproszenie mnie do was, a państwu, którzy tutaj siedzicie i część panów stoi, za to, że zdecydowaliście się tutaj przyjść, pogadać z nami, posłuchać. No więc spróbuję 2 minuty. No więc krótko mówiąc, moje całe, drodzy państwo, spojrzenie na powstanie warszawskie to jedną z największych bitew w dziejach naszego narodu i naszego państwa, jednocześnie największą jednorazową masakrę i rzeź Polaków. Patrzę na to w sposób bardzo prosty. Chwała bohaterom, potępienie dla dowódców, którzy podjęli decyzję o wywołaniu, czy też wywołaniu powstania tej bitwy. Sprawdza się to dlatego. Nikt z nas, jak tutaj siedzimy, na pewno nie będzie dyskutował o tym, że chłopaki i dziewczyny, oni byli mniej więcej w waszym wieku, z Armii Krajowej i z innych organizacji polskich niepodległościowych, którzy poszli do walki 1 sierpnia 1944 roku, którzy przelewali krew za ojczyznę i przez 63 dni walczyli jak lwy na ulicach Warszawy z gołymi rękami, ponieważ oni nie mieli broni, nie byli przeszkoleni. Wszystko to, co mieli, to hart ducha, wolę walki i miłość do ojczyzny. Nie ma żadnych wątpliwości, że oni są naszymi wielkimi bohaterami i będą bohaterami wszystkich Polaków po wszeczas. Natomiast ten nasz olbrzymi hołd, który oddajemy tym dzieciakom, nie może blokować dyskusji na temat sensu wysłania dzieci, tak jak wam powiedziałem, nieuzbrojonych, z gołymi rękami, na niemieckie czołgi, na dorosłych mężczyzn, uzbrojonych, przeszkolonych, uzbrojonych po zęby, wspieranych przez czołgi, samoloty i ciężką artylerię. W sytuacji, w której znajdowała się strategicznej Warszawa w roku 1944 na przełomie lipca i sierpnia, powstanie nie miało najmniejszych szans powodzenia. Było szereg dowódców w kierownictwie Armii Krajowej, to się nazywało Komenda Główna AK, którzy przestrzegali, to się skończy rzezią. Nie mamy szans, nie róbmy tej bitwy. Szans nie było militarnych żadnych, ponieważ Niemcy dysponowali w Warszawie siłami przytłaczającymi i wiadomo było, że zmiażdżą Polaków. I nie było również żadnych szans politycznych na powodzenie tej akcji. Wbrew temu, co się opowiada nam obecnie, tak jak wam powiedziałem, decyzja wywołała w samej Armii Krajowej bardzo duży opór ze strony części oficerów. I moim bohaterem jest pułkownik Janusz Bokszczanin, który powiedział tak. W lipcu 1944 roku. Panowie, jeżeli wy zrobicie tą bitwę, jeżeli wy wywołacie powstanie na ulicach milionowego miasta, pełnego kobiet, dzieci cywili, to Niemcy nas zmiażdżą. Niemcy zaczną nas rżnąć. Będą nas wybijali dzielnica po dzielnicy, ulica po ulicy, dom po domu, a wreszcie mieszkanie po mieszkaniu i człowiek po człowieku. A bolszewicy, Sowieci, na których tak czekacie, zatrzymają się po drugiej stronie Wisły i będą z satysfakcją patrzyli, jak Niemcy nas mordują. Oczekiwanie pomocy sowieckiej jest kompletnym absurdem, mówił Janusz Bokszczanin. I proszę państwa, dokładnie tak się stało. Sowieci oczywiście na pomoc nie przyszli i oczekiwanie tej pomocy było absurdem, bo Sowieci byli naszym wrogiem, a nie naszym sojusznikiem. Niemcy pokonali powstańców, a przy okazji zniszczyli naszą stolicę i wymordowali 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Nie wiem, czy ktoś z państwa był na Stadionie Narodowym.
to jest 4 razy więcej osób. To trzeba byłoby wypełnić 4-krotnie Stadion Narodowy w Warszawie i tyle osób zostało zamordowanych. W sposób nieprawdopodobnie brutalny. Rozstrzelanych, pogrzebanych pod walącymi się budynkami. W związku z tym, proszę Państwa, straciliśmy nie tylko potworną ilość krwi. Dobiliśmy w ten sposób nasze elity, bo w Warszawie znajdowała się olbrzymia ilość przedstawicieli naszych elit, ale straciliśmy bezcenne budynki, straciliśmy archiwa, straciliśmy zabytki, dzieła sztuki. I tego wszystkiego niestety można było uniknąć. Decyzja o wywołaniu Powstania Warszawskiego była skrajnie nieodpowiedzialna. Rzucono wojsko do młodych ludzi do zadania niewykonalnego. Dlatego powtarzam jeszcze raz, hasło jest bardzo proste. Chwała bohaterom, chwała żołnierzom, natomiast dyskusja i moim osobiście zdaniem potępienie dla dowódców, którzy podjęli tę decyzję. To teraz ja. Przekroczyłem 2 minuty. Nie przepraszam. No ja jako, że zaliczam się, i to chyba widać po mojej twarzy, do starszego pokolenia warszawiaków i Polaków też przy okazji, no prezentuję taki pogląd, bardziej powiedziałbym, patriotyczno-tradycjonalno-konserwatywny. Czyli krótko mówiąc, uważam, że wybuch powstania, jakkolwiek byśmy go nie oceniali, bo do oceny pewnie jeszcze przejdziemy, był czymś absolutnie w 1944 roku chyba nieodzownym. Zwłaszcza w tej sytuacji, jaka rysowała się nie tylko w umysłach dowódców, ale również wszystkich młodych ludzi, którzy później tak dzielnie walczyli, tak jak pan słusznie wspomniał, na ulicach i w warszawskich domach. Oczywiście o jakości dowodzenia w Powstaniu Warszawskim możemy sobie porozmawiać i sądzę, że wiele rzeczy wymagałoby tutaj gruntownego wyjaśnienia i w ogóle na popatrzenie, jak oni dowodzili, w jaki sposób, i tutaj sporo uchybień na pewno się znajdzie. Ale czy naprawdę mogłoby być tak, że też to nie będziemy o tym mówić, że mógłby paść kontrrozkaz i odwołać godzinę W? Szczerze mówiąc, bardzo to już wątpię, ale myślę, że od sytuacji pod koniec lipca 1944 roku w Warszawie też będziemy mówili. Jeżeli chodzi o Janusza Bokszczanina, bo to nie tylko on się przeciwstawia, żeby wszystko było jasne. No najczęściej w dowództwie wojskowym jest tak, że co prawda jest dowódca po to, żeby narzucić swoją siłę, wolę sformułowaną w rozkaz, ale w sztabie są po to sztabowcy, żeby dyskutować. Ale to wiadomo, że to był rzeczywiście bardzo dobry oficer, on jest świetnie oceniany za kampanię wrześniową 1939 roku jako dowódca 10. Pułku Strzelców Konnych. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówię, co to jest 10. Pułk Strzelców Konnych, to była jedna z bardzo niewielu, chyba właściwie 4 jednostek zmotoryzowanych w Wojsku Polskim, mimo że zachowało starą nazwę właśnie Pułku Strzelców Konnych, był dowódcą rzeczywiście świetnym. I faktycznie o mało nie dostało go NKWD, ale całe szczęście został ukryty i później przedostał się do Warszawy. Czyli ja właściwie powtórzę to, co powiedziałem na początku. Uważam, że powstanie było czymś nieodzownym, czymś, co się musiało stać, a kwestia dowodzenia i kwestia tego, czy ono było bardziej czy mniej do wygrania, czy można było ponieść mniejsze straty, no to jak powiedziałem, tą kwestię bym nieco odróżnił od poprzedniej. I powiedziałbym jeszcze może jedną rzecz taką na zakończenie tego, co chciałem wypowiedzieć. Otóż w pierwotnym planie Burza, tym, który powstał na samym początku, czy to jest już późna jesień 1943 roku, czy nie wcześniej, Warszawa jako miejsce walk powstańczych była w ogóle wykluczona. Z tym się w ogóle nie liczono, że w Warszawie ma wybuchnąć powstanie. I chyba nie muszę powtarzać, dlaczego się nie liczono z tym, że w Warszawie ma wybuchnąć powstanie. Właśnie z tych wszystkich powodów, które pan podał. Że miasto milionowe, że kobiety, dzieci i wiadomo było, że to będzie wielka rzeź. No sęk w tym, że sytuacja w 1944 roku nieco się zmieniła w stosunku do pierwotnych założeń. To należy tutaj. Dobrze. Co to, odmocem krótko, jeżeli można. Tak, chyba to w ten sposób najłatwiej zrobić. No to, proszę Państwa, no ja przyznam, że ta książka, którą napisałem, jedna z książek właśnie o powstaniu, czyli Obłęd 44, jest, proszę Państwa, moim osobistą krucjatą przeciwko marksizmowi. Na pewno spotkali się Państwo z tym, no, że w czasach komunistycznych w Polsce obowiązywał światopogląd marksistowski. A on zakładał, proszę Państwa, że jest coś takiego jak determinizm dziejowy. Czyli jeżeli się coś wydarzyło, to znaczy, że się wydarzyć musiało. Natomiast ja osobiście uważam, że nic nie musiało się wydarzyć. Wprost przeciwnie. Uważam, że wszystko zależy od decyzji jednostek i to, o czym pan profesor powiedział, czyli o tym, że powstanie właśnie wybuchnąć musiało, bo młodzież chciała się bić. Po raz pierwszy ten argument, proszę państwa, pojawił się w ustach dowódców powstania,
którzy podjęli tą decyzję 31 lipca 1944 roku, że następnego dnia będziemy walczyć na ulicach stolicy z Niemcami. I otóż, proszę Państwa, przykro mi to bardzo powiedzieć, natomiast ten argument, który został użyty po raz pierwszy wówczas i jest powtarzany do dzisiaj, był próbą godnego pożałowania, zrzucenia odpowiedzialności za własny katastrofalny błąd w ocenie sytuacji na swoich niewinnych żołnierzy. Wojsko i żołnierze są od tego, żeby rwać się do boju. To jest obowiązek żołnierzy. Natomiast obowiązkiem dowódcy jest to, żeby w taki sposób tą wolę walki kierować, tą wolą walki, podejmować takie decyzje, żeby prowadzić wojsko do zwycięstwa, a nie do straszliwej klęski. I nie wolno, proszę Państwa, podejmować decyzji o podjęciu walki w sytuacji, kiedy nie ma się najmniejszych szans na sukces, ponieważ to jest samobójstwo zbiorowe. A wojsko nie służy do tego, żeby popełniać zbiorowe samobójstwo, japońskie podobno, ale akurat nie polskie, jak Państwo doskonale wiedzą, tylko po to, żeby chronić własnych obywateli i żeby zwyciężać bitwy w obronie niepodległości Rzeczypospolitej. Przedstawianie, proszę Państwa, przez dowódców Armii Krajowej tego w ten sposób, młodzież chciała się bić, w związku z tym, no wiadomo, że musieliśmy podjąć decyzję, czy też dzisiaj właśnie opowiadanie o tym, że gdyby nie było rozkazu, to młodzież i tak samoczynnie poszłaby do walki, jest, proszę Państwa, przedstawianiem Armii Krajowej nie jako wojska, tylko jako cywil bandy, czyli jakiegoś gangu rozwydrzonych nastolatków, którzy decydowali sobie sami, kiedy będą strzelać, do kogo będą strzelali, w jakim czasie. To było, proszę Państwa, wojsko. Wojsko karne, wojsko dobre. I jeżeli Państwo porozmawiają z prawdziwym żołnierzem Armii Krajowej, który naprawdę wówczas był w szeregach, i gdyby Państwo powiedzieli mu argument, że gdyby nie było rozkazu, to Państwo, to Wy też byście się poszli bić, uznałby to za największą obrazę. Ponieważ wojsko wykonuje rozkazy. I nieważne jaki byłby rozkaz, był rozkaz o wywołaniu powstania, to oni poszli do walki. Nie byłoby rozkazu, nie byłoby żadnego powstania. I żeby nie być gołosłownym, to powiem Państwu, że jest to fakt trochę skrywany przez oficjalną historiografię, ale oni do powstania zbierali się dwukrotnie. 3 dni wcześniej, przed wybuchem powstania, był pierwszy alarm i po raz pierwszy ogłoszono godzinę W. Chłopaki i dziewczyny zebrali się w klatkach schodowych, w bramach, rozdano im broń, przygotowano ich do ataku, ale w ostatniej chwili generał Bur, który jeszcze wówczas zachował zdolność do rozsądnego rozumowania, odwołał całą akcję. I wyobraźcie sobie, że młodzież wcale nie rzuciła się do akcji, tylko grzecznie oddała broń do magazynów konspiracyjnych i rozeszła się do domu. W związku z tym nie było żadnej konieczności dziejowej, nie wisiała żadne fatum nad Polską i nad tym miastem, nie musiało tak być, że to miasto musiało być zniszczone. Zdecydowała fatalna decyzja kilku oficerów sztabowych, którzy oparli się na złych i fałszywych przesłankach polityczno-strategiczno-militarnych. Nie byłoby tego rozkazu, dzisiaj Warszawa byłaby równie pięknym miastem co Praga, przeżyłoby 200 tysięcy jej mieszkańców, nie byłoby tej straszliwej rzezi, Polska dzisiaj byłaby krajem znacznie, znacznie silniejszym i bogatszym niż jest obecnie po tym, kiedy wyrwano Polsce serce, bo właśnie usunięcie Warszawy, zburzenie tego miasta było wyrwaniem serca narodu polskiego. To może być krótkie owoce, czy nie może? Króciutkie. Chyba już tak do końca będzie. Nie, to może w końcu ja zrezygnuję, ale no to takie krótkie adwocem do tego, co Pan powiedział. Powiedział, że to jest wojsko karne, w porządku, zgadzam się. Tylko proszę pamiętać, że jest to wojsko konspiracyjne. To nie jest dokładnie to samo, co czysta armia teraz. Proszę o tym doskonale pamiętać. AK składała się z bardzo różnych elementów. Podpisywała różne umowy z rozmaitymi organizacjami zbrojnymi i nie tylko. Czy rzeczywiście zostałoby to wysłuchane, tego nie wiem. Kolejna rzecz, to takie porównanie chyba trochę trafione. Mianowicie bardzo długo sztab aliancki zastanawiał się, co począć z inwazją Normandii, ponieważ na kanale La Manche był sztorm. Czy wydać rozkaz, a jeżeli go wydamy, czy odwołać? Przypominam, że pierwotnie rozkaz został wydany, ale na krótką chwilę. Rozkaz natychmiast wycofano, tylko jeden amerykański niszczyciel tego nie usłyszał, ale on też zawrócił. I oczywiście jest pytanie, czy jeżeli wydamy taki rozkaz i nagle przed plażami powiemy, no nie chłopcy, słuchajcie, pogoda jest do bani, wracamy. To czy oni drugi raz pójdą z taką samą wiarą w bój, jak za pierwszym razem? I to jest problem nierozstrzygnięty. Bo jak wiadomo, rozkaz wydano od razu, Eisenhower wziął na siebie całe ryzyko, zresztą napisał taką karteczkę.
prawda, to już do radia, że ja byłem za wszystko odpowiedzialny, akcja się nie udała, w związku z tym ponoszę pełną odpowiedzialność i proszę mi o zdjęcie z tego stanowiska. Oczywiście całe szczęście jest to teraz w jego muzeum, bo był prezydentem Stanów Zjednoczonych i ta karteczka nigdy nie dostała się wtedy na światło dzienne. Ale rozkaz był jeden. I zachodzi pytanie, postawmy je sobie, czy młodzi ludzie, 3 dni wcześniej, którzy musieli oddać broń i nie poszli do powstania, czy drugi raz zareagowaliby tak samo? Ja tej pewności nie mam. Czy mieli ją oficerowie sztabowi? Tego też nie wiem. I szczerze mówiąc, trudno jest to w tej chwili wszystko odtworzyć, jak to by tak naprawdę wyglądało. Szczerze mówiąc, nie mam o tym zielonego pojęcia i szczerze mówiąc, chyba nikt nie miał o tym zielonego pojęcia. I jeszcze jedna rzecz taka na koniec. Mianowicie to, że Warszawa znalazła się jednak w planie burza, to proszę pamiętać, wymagało to jednak debaty, dyskusji. Ktoś się na to zgadzał, ktoś się na to nie zgadzał. Nie było to tak od razu, ktoś przytknął palcem i powiedział, ok, to walczymy w stolicy, będzie wszystko super. To przecież jest nieprawda. Pytanie oczywiście, czy jeżeli obciążamy w tym momencie oficerów Armii Krajowej, wyższych dowódców, którzy, pan słusznie to napisał, część z nich na pewno nie dostawała poziomem do tak wysokiego stanowiska, na jakim się znaleźli podczas okupacji. To czy nie należy także obdzielić na przykład polityków rządu londyńskiego, z którymi przecież ta debata trwała przez radiostacje, przez specjalnych kurierów, przez 1000 różnych elementów. Tego też nie wiemy. Ktoś w końcu na kogoś tę decyzję zepchnął. Ktoś w końcu postawił kogoś w takiej sytuacji. To ja powiedziałbym tak. Nie chciałbym być też jakiś taki za bardzo odczytany jako zbyt agresywny jakiś człowiek, ale wydaje mi się czasami, że pan podchodzi do tych rzeczy tak zbyt prosto. Pan jakby to tłumaczy, no tak, ale tak było, no w porządku, idźmy dalej. No tak jednak nie było. Ja wiem, że od wojny minęło 60 kilka lat, prawda? I właściwie te osoby, które jeszcze 20 lat temu w pełni sił mogłyby nam opowiadać o Powstaniu Warszawskim i o tym, jak podejmowano te decyzje, to osoby już nie żyją, bo ich nie ma, prawda? Zostało tych powstańców w Warszawie chyba nieco ponad 3000, coś z kawałkiem. Oni oczywiście umierają z każdym rokiem, bo to są już ludzie rzeczywiście starsi. Nawet ci najmłodsi, prawda, też już mają po 70, 80 lat właściwie, czy nawet więcej. To jest rzeczywiście w dużej skali problem, bo my odtwarzając historię, próbujemy otworzyć stan, jaki był, nie mając pewności, czy to rzeczywiście jest ten stan, jaki wtedy osiągnięto. To jest, ja powiedziałbym, rzeczywiście badanie na bardzo szeroką skalę zakrojone. Ja oczywiście wdzięczny jestem panu za to, że pan te książki napisał, bo one pobudzają nas do dyskusji. Dyskusja jest czymś rzeczywiście bardzo twórczym, to jest jasne. No ale jak to w każdej dyskusji. Są dyskutanci, którzy są za, są dyskutanci, którzy są przynajmniej trochę przeciw, tak jak ja. Powiedziałem, te książki to dają, że podyskutować na temat powstania możemy. No i spierać się, jak sądzę, też. Dobrze, czy uważają panowie, że słowa o nadchodzącym możliwym wsparciu Armii Czerwonej były uzasadnione, czy było to typowe myślenie życzeniowe? No więc ja właściwie już państwu to powiedziałem w tym dwuminutowym wystąpieniu początkowym. Otóż proszę państwa, podczas II wojny światowej mieliśmy do czynienia z bardzo dziwnym zjawiskiem i to jest zjawisko szersze. Otóż, jak państwo wiedzą, w 1939 roku Polska została najechana przez dwóch swoich sąsiadów. Z zachodu zaatakowali nas Niemcy, a ze wschodu bolszewicy, Związek Sowiecki. Z jednej strony Hitler, z drugiej strony Stalin. Polska została rozebrana dokładnie na pół, mniej więcej na pół, przez obu tych totalitarnych okupantów i obaj równo wyżynali Polaków. Natomiast tak dziwnie się stało, i jest to temat, który ja próbuję też rozwijać w swoich książkach, nie jest to miejsce na to, żeby to tłumaczyć, ale tak dziwnie się stało, że polskie elity polityczne zajęły dwa zupełnie inne stanowiska wobec jednego wroga i wobec drugiego. O ile z Niemcami, proszę państwa, walczyliśmy w sposób, jak wiecie doskonale, od pierwszego do ostatniego dnia wojny, to nasze elity polityczne dziwnym trafem z bolszewikami bić się nie chciały. Mimo, że oni nas najechali, zabrali nasze ukochane miasta, takie jak Wilno, Lwów, i proszę państwa, niestety przykro to powiedzieć, ale podczas II wojny światowej nasze elity, premierzy, premier Sikorski, później premier Mikołajczyk, powiedziałbym, podlizywali się Związkowi Sowieckiemu.
zawierali rozmaite pakty, układy z naszym śmiertelnym wrogiem. I efektem, proszę Państwa, tego było to, że wmówiono sobie, nie wiem czy wiecie, jest taka, no wiecie o tym, że istnieje coś takiego jak joga, prawda? I polega to na tym, że jak taki człowiek, który uprawia jogę, usiądzie, zacznie medytować, jeżeli on sobie wmówi, że nie jest głodny, to podobno może 2 miesiące nie jeść, prawda, i przeżyć. No i nasze elity polityczne przypominają właśnie takiego człowieka uprawiającego jogę. To znaczy oni sobie wmówili, sami sobie, że Związek Sowiecki nie jest wrogiem, tylko jest sojusznikiem. A potem, kiedy już Związek Sowiecki oficjalnie zerwał z nami stosunki i jasno pokazał, że nie chce mieć nic z nami wspólnego, tylko chce nas okupować i mordować Polaków, to wmówiono sobie, że Związek Sowiecki jest sojusznikiem naszych sojuszników. I tak, 17 września i wszystkie straszliwe zbrodnie na Polakach popełnione przez bolszewików nie zmieniły tego podejścia naszych władz, nie zmieniły tego straszliwe deportacje Polaków, nie zmieniła tego zbrodnia katyńska, nie zmienił tego najazd na Polskę w roku 1944 i niestety część oficerów Komendy Głównej AK, właśnie ta część, która była najbardziej wpływowa i która zdecydowała o podjęciu walki w Warszawie, uznała, że bolszewicy przychodzą na ratunek. Co było absurdalne, bo jasnym było to, że przychodzą nas okupować. I nadzieje na to, a ewidentnie decyzja o wywołaniu powstania była poparta tym, że my rozpoczniemy, trochę się pobijemy, a potem Sowieci przyjdą na ratunek i razem wyrzucimy Niemców z Warszawy, była skrajnie oparta na skrajnie przesłankach nietrafionych i na skrajnych mrzonkach. Oczekiwanie, drodzy Państwa, że mordercy z katyńskiego lasu, czyli ci sami ludzie, którzy raptem 4 lata wcześniej strzałem w tył głowy wymordowali korpus oficerski polski, ci sami ludzie, którzy odebrali nam Wilno i Lwów, ci sami ludzie, którzy nas najechali w roku 20, 39, 44, nie wiadomo dlaczego nagle przyjdą nam na pomoc i będą nam pomagali, było, proszę Państwa, fatalną iluzją. Iluzją, którą mam wrażenie, że jeszcze wiele książek na ten temat powstanie, które będą próbowały to wytłumaczyć. Wytłumaczenia są, mi się wydaje, że tutaj dyskusja trwa, czasami mogą być bardzo, bardzo szokujące. Natomiast mówiąc krótko, oczekiwanie na pomoc ze strony wroga skończyło się w ten sposób, jak ostrzegał Janusz Bokszczanin, że wróg oczywiście na pomoc nie przyszedł, a pozostawieni sami sobie powstańcy, dosłownie proszę Państwa 3000 młodych ludzi, bo tyle było broni palnej miała Armia Krajowa, zostało zmiażdżonych na miazgę w Warszawie razem z całą Warszawą i z 200 000 mieszkańców. Także ta fatalna iluzja przyniosła straszliwą hekatombę narodowi polskiemu. Tak. Od czego by tu zacząć? Dobrze, to powiem na początek tak. I tutaj rzeczywiście się zgodzę. To znaczy to liczenie na to, że armia sowiecka jest nam w stanie pomóc, było fundowaniem sobie daleko idącej iluzji, która skończyła się fatalnie, to na pewno. Pytanie oczywiście, czy tego nie zauważono od razu. Jak Państwo wiedzą, Rosjanie wkroczyli w granice Polski tej przedwojennej już w styczniu 1944 roku. Nieprawdą jest, to podawały komunistyczne podręczniki, że dopiero w lipcu, prawda, hełm, forsowanie Bogu. To jest oczywiście nieprawda. Wiadomo było też, że w tych mniejszych miejscowościach AK-owcy są aresztowani właściwie natychmiast, jak wkraczają tam jednostki NKWD. I jak sądzę, na początku postanowiono się akcję burza przeprowadzić w tych dwóch największych miastach, które no, były tak umiłowane przez Polaków, czyli Wilno i Lwów. I rzeczywiście dopiero to, co się tam wtedy stało, no, powinno już dać do myślenia, prawda? To znaczy aresztowanie AK w Wilnie z pułkownikiem Krzyżanowskim na czele, aresztowanie AK-owców we Lwowie i właściwie gwałtowne wcielenie do Ludowego Wojska Polskiego 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, a ci, którzy nie chcieli, no to ci aresztowani i wywózka. No i to rzeczywiście były bardzo poważne sygnały, które faktycznie w sztabie warszawskim nie powinny być lekceważone. Co do tego, to chyba nie ma żadnej wątpliwości. Wiem, że o tym mówiono i wiadomo, że Bur Komorowski też o tym wiedział, co się tam stało, inaczej nie nadawałby takich depesz do Londynu, jakie nadawał, a one były w takim nastroju, powiedziałbym, no może nie tragicznym, ale bardzo smutnym, że jednak oni nam nie pomagają. No, kolejna rzecz, czy Armia Czerwona rzeczywiście nie mogła nam pomóc. Proszę Państwa, był sobie 89 rok, który oczywiście świetnie pamiętam, bo już człowiek wiekowy, to wiadomo. Wtedy byłem w wojsku, notabene ukazywało się taki podręcznik historii wojskowości, miesięcznik.
I w tym miesięczniku w 1989 roku, już po wyborach, niektórzy ludzie zaczęli publikować pewne rzeczy, które do tej pory nie były publikowane w ogóle. I wyobraźcie sobie, że znalazłem w takim podręczniku, to się raz jeden ukazało, później o tym w ogóle nie słyszałem, meldunki wówczas dowódcy chyba pierwszego frontu ukraińskiego, którym był już wtedy marszałek Konstanty Rokossowski, do Stalina. Stalin wysłał mu chyba 3 sierpnia, o powstaniu już oczywiście wiedział, pytanie, czy jednostki pierwszego frontu ukraińskiego są gotowe do natarcia w kierunku warszawskim. Ponieważ Konstanty Rokossowski, jak wiecie, no w sumie był Polakiem, urodził się w Warszawie, mieszkał w Warszawie, mówił po polsku, nawet na kronikach filmowych, które go pokazują z lat 40. i 50. mówi bardzo dobrze po polsku, może z cieniem obcego akcentu, ale bardzo niewielkim. Wydał takie oto pismo, że jego jednostki, co prawda są ostro pokiereszowane, bo to była prawda, ale są w stanie podjąć walkę na kierunku warszawskim z dniem 17 sierpnia 1944 roku. No słuchajcie, no właśnie wypowiedź sensacyjna, prawda? Nikt o nim nie słyszał. Dlaczego dowódca frontu w ogóle jest w stanie stwierdzić, że jest gotów walczyć? Może ta Warszawa, może jakiś skrywany polski patriotyzm, trudno powiedzieć. I wtedy co się dzieje? W sensie przyjeżdża do niego Żukow. To jest pierwszy zastępca naczelnego dowódcy, czyli Stalina. O czym oni tam rozmawiają, bo rozmawiali ze sobą dość długo, tego nie wiem, bo to jest tak utajnione, że nawet Rosjanie chyba w swoich archiwach tego nie mają, o ile w ogóle coś mają. W każdym razie kolejny meldunek Rokossowskiego, chyba z 10 sierpnia, jest już zupełnie inny. Nie jestem w stanie podjąć żadnych działań aż do połowy września 1944 roku. No, wniosek jest taki, że chyba jakoś Żukow Rokossowskiego przekona. No, wiadomo, że Rokossowski w czasie czystek był aresztowany, został skazany na karę śmierci. Kary tej nie wykonano. No, w 1940 roku został wypuszczony, bo już do czego innego był potrzebny. Być może Żukow mu to przypomniał, być może nie, ale jak powiedziałem, trudno mi jest na ten temat cokolwiek powiedzieć. No, fakt jeden jest, i tu się oczywiście z panem zgadzam, że faktycznie liczenie na to, zwłaszcza po tym, co się stało w Wilnie i we Lwowie, że Rosjanie inaczej potraktują Warszawę, było jednak mniemaniem bardzo naiwnym, no, żeby nie powiedzieć mniemaniem w sumie samobójczym. Faktycznie, tak nie powinno się myśleć. Ale oczywiście, no znowu zadajmy sobie pytanie, czy ludzie stolicy, którzy tu mieszkają, wiedzą, że to jest stolica, Rosjanie też o tym wiedzą, ba, nawet Niemcy o tym wiedzą, mimo że stolicę generalnego gubernatorstwa zrobili w Krakowie. No ale to już jest jakby inna sprawa. Czy rzeczywiście Stalin tu się nie złamał? Prawda? No, jest to oczywiście pytanie wielkie. Jak wiadomo, on się nie złamał, to jest zupełnie jasne. No ale my jesteśmy mądrzy, bo my już wszystko wiemy. Tamci ludzie być może tego nie wiedzieli. Zakładali jednak z pewną taką daleko idącą naiwnością, że jednak coś się w tej Warszawie, jeżeli już się w ogóle uda, jeżeli będzie jakaś walka, no to przecież nie zostawią nas samych. Ale jak powiedziałem, jak na oficera sztabowego może jest to dobre mniemanie, ale jeżeli chodzi o oficera sztabowego, który jednocześnie musi być politykiem, no bo inaczej być nie może w okupowanym państwie, to rzeczywiście jest to mniemanie dość naiwne, to prawda. Przejdźmy do następnego pytania. Natomiast no to, jak wiadomo, alianci udzielili nam pomoc w postaci rzutów, zapaszenia, broni, amunicji itd. Czy to miało jakikolwiek sens za powstańców, czy to było po prostu marnotrawstwo sprzętu i ludzi? Może zacznijmy od naszego gościa. No więc, jeżeli chodzi o pomoc anglosaską, no to, drodzy Państwo, ja może zacznę od tego, że były przygotowywane od dłuższego czasu, właściwie od samego początku istnienia konspiracji, czyli tajnej polskiej armii podziemnej, plany powstania powszechnego. Czyli zakładali dowódcy wówczas jeszcze ZWZ-u, który później zamienił się w Armię Krajową, że jeżeli pod koniec wojny będzie taka idealna sytuacja, to wtedy być może zrobimy powstanie powszechne. Czyli cała Polska, a nie tylko Warszawa, cała Polska naraz powstanie i będzie atakowała Niemcy. I generał Grotrowecki, jeden z moich ulubionych bohaterów historycznych, naprawdę twardziel z krwi, facet naprawdę rewelacyjny, oficer z krwi i kości, który był człowiekiem, który założył polską armię podziemną i ją trzymał absolutnie żelazną ręką. I tak na marginesie tutaj wam powiem,
że jestem głęboko przekonany, że gdyby nie został aresztowany w 1943 roku, to nie byłoby powstania. Absolutnie jestem pewien, że powstania w Warszawie by nie było. On by nigdy nie pozwolił na taką akcję. Jasno wynika. A wiecie, z czego to wynika, drodzy Państwo? Z tego, że generał Grot i pracujący sztabowcy nad planem powstania powszechnego opracowali, postawili takie 10 czy 12 punktów i napisali tak: te warunki muszą być zrealizowane wszystkie, żeby w ogóle myśleć o zrobieniu powstania w Polsce. I wśród tych warunków, to się odwołam do pańskiego pytania, było między innymi jeden, brzmiał tak, że Anglosasi, czyli nasi sojusznicy, Amerykanie i Anglicy, będą na tyle blisko Polski, że będą mogli albo wkroczyć na nasze terytorium i wtedy akcja powstańcza dołączy się jakby do wkraczających do Polski armii amerykańskiej i angielskiej, albo będą bardzo na tyle super blisko, że będą mogli zrzucić do nas naszych własnych spadochroniarzy, ciężki sprzęt i będą mogli udzielić nam prawdziwej, realnej pomocy w dużej ilości materiału wojennego. Czyli krótko mówiąc, powinni gdzieś stać, gdzieś przy Szczecinie albo, drodzy Państwo, na rogatkach Poznania. To był warunek, bez którego powstanie według generała Grota w ogóle nie powinno było się odbyć. Ten plan nosił tam kryptonim 54. Otóż, proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, 1 sierpnia 1944 roku, kiedy Warszawa zerwała się do walki, wojska anglosaskie, nasi sojusznicy właściwie dopiero wchodzili do Niemiec, byli daleko, daleko, daleko od nas. Nie mogli nam udzielić takiej pomocy fizycznie, która by pozwoliła nam wygrać powstanie. I teraz profesor Norman Davis, jak Państwo wiedzą, autor takiej monumentalnej książki, tam Powstanie, prawda, i tak dalej, i tak dalej, on napisał kiedyś książkę Boże Igrzysko. Jest to jego najlepsza książka, polecam ją Państwu, jak chcecie przeczytać sobie jakąś, zresztą znacie pewnie Państwo to znakomicie, książka godna polecenia, napisana z tego co pamiętam w latach 80. I profesor Norman Davis napisał tam, że Powstanie Warszawskie było fatalnym błędem, że to była katastrofalna pomyłka dowództwa Armii Krajowej, ale potem po 10 czy 20 latach napisał swoją książkę Powstanie Warszawskie i tam napisał, że to była klęska powstania, była winą Anglosasów, którzy nie pomogli, prawda? No, życie zmienił swoje poglądy pod gusta Polaków i tak to wyglądałoby, że to Brytyjczyk powinien nas uczyć chłodnego podejścia do spraw i rozumu politycznego. Najwyraźniej się spolonizował, jak Państwo wiedzą, ma polską żonę. Natomiast Anglosasi nam pomocy prawdziwie udzielić nie mogli, bo byli za daleko po prostu. Loty, które odbywały się rzeczywiście z pomocą nad Warszawę, z lotnisk we Włoszech, były nieprawdopodobnie kosztowne, w sensie takim, że trzeba było przelecieć przez całą Europę. Straty wśród tych załóg nowozelandzkich, polskich, amerykańskich, angielskich, które przychodziły na pomoc, były tak olbrzymie, że ta akcja, proszę Państwa, nie miała żadnego sensu. Miasto ogarnięte powstaniem wyglądało w ten sposób, że było to, nad miastem wisiała taka wielka chmura pyłu, łuna pożarów. Nic nie było widać, widoczność była katastrofalna, ulice przechodziły z rąk do rąk, wiatr był dosyć silny, w związku z tym zrzuty, proszę Państwa, te nieliczne zrzuty, które symboliczne zrzuty, które Anglosasi byli w stanie nam zrzucić, no to wiadomo, znosiło to gdzieś na pozycje niemieckie, w związku z tym co najmniej połowa tej broni, która została zrzucona, to wpadła w ręce Niemców i Anglicy w ten sposób dozbroili naszych wrogów, a nie nas. A już całkowitą iluzją, proszę Państwa, i to jest coś, co mnie osobiście przeraża, otóż wyobraźcie sobie Państwo, że w pierwszych dniach powstania generał Burr razem z innymi oficerami Armii Krajowej wysłał do Londynu prośbę o zrzucenie samodzielnej brygady spadochronowej generała Sosabowskiego. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział film o jeden most za daleko, tam gra go Gene Hackman, taki aktor, który, chociaż dla Was to pewnie nic Wam nie mówi już ten aktor. Natomiast, proszę Państwa, wyobraźcie sobie teraz taką historię. Miasto, tak jak Wam powiedziałem, jest płonie. Budynki są zburzone. Z tych budynków wystają ostre elementy dachów, rozmaite kawałki stali. I teraz nad to miasto nadlatuje, co jest absolutnie byłoby niemożliwe technicznie, ponieważ nie było takiej możliwości, ale wyobraźmy sobie to na chwilę, nadlatują samoloty transportowe i zrzucają kilka tysięcy Polaków na spadochronach na to miasto płonące, na te budynki. Otóż, proszę Państwa, myślę, że z dozą
pewnością stuprocentową, mogę Państwu prawie stuprocentową powiedzieć, że jeżeli by jeden nasz żołnierz przeżył tego typu skok na to płonące miasto, to to byłby naprawdę cud nad Wisłą. Otóż żądania dowództwa Armii Krajowej, żeby ci ludzie zostali zrzuceni, były kolejnym absurdem i kolejną mrzonką. Gdyby nie daj Boże posłuchano tych wezwań z Warszawy, to kolejne kilka tysięcy Polaków zginęłoby w tej straszliwej bitwie. Żadnej pomocy Anglosasi udzielić nie mogli, ponieważ nie mieli takich technologicznych możliwości, ale przede wszystkim nie mieli chęci, ponieważ o czym doskonale Polacy wiedzieli, oni uznali Polskę za strefę wpływów sowieckich i nie chcieli się tutaj Stalinowi do niczego mieszać. Także pytanie pańskie jest kolejnym, moim zdaniem odpowiedź na nie jest kolejnym dowodem na to, że decyzja o wywołaniu powstania była niestety oparta nie na racjonalnej kalkulacji, która musi przyświecać każdemu dowódcy wojskowemu, ale właśnie na tym, co pan powiedział, chcieństwem, czy tym, co Anglicy nazywają wishful thinking, czyli myśleniem życzeniowym. No ja podziwiam oczywiście tych ludzi, którzy latali nad Warszawę, a pamiętajcie, że bardzo często były to obce załogi, załogi złożone z Nowozelandczyków, Australijczyków, Południowoafrykańczyków, w końcu także Amerykanów. Pamiętacie, że oni tego miasta, jak była Warszawa, w ogóle nie znali, latali w nocy, no bo wtedy oczywiście nic nie widać. Mogli się kierować nawigatorzy jedynie planem miasta, którego, powiedziałem, nie znali wcześniej. Wiadomo było, że Armia Krajowa no, robi różne rzeczy, żeby im ułatwić rzut. Dziewczyny leżały krzyżem na przykład na placu Krasińskich. Taki krzyż płonął w jedną i drugą stronę, żeby było widać, że tu należy rzucać. Oni często i tak się mylili. Pamiętacie, to jest bombowiec, to jest wielka maszyna, zwłaszcza w II wojnie światowej. I on, żeby to wszystko widzieć, szoruje nad dachami jakieś 10 metrów szybkością 200 km na godzinę, czyli z minimalną dopuszczalną. Oczywiście wtedy znakomitym celem dla środowisk niemieckich, a z drugiej strony musi wykonać zadanie. Takie zadania były rzeczywiście bardzo krwawe. Okazało się, że 75% wypuszczanych maszyn nie wraca w ogóle do bazy. Lot trwał 10-11 godzin, czyli ci ludzie wychodzili z tego samolotu, jeżeli już dolecieli z powrotem do Brindisi, kompletnie wykończeni. To nie ulega żadnej wątpliwości. I w końcu 23 sierpnia 1944 roku rząd brytyjski, a wraz z nimi dowódcy sił lotniczych na zachodzie, wydali zakaz lotu nad Warszawę. Nie wolno więcej latać, bo po prostu jest to już nieopisywalne w straty. Mogli latać tylko ochotnicy polscy i oni oczywiście latali. No pamiętajmy, był sobie taki generał później zrewidowanego stopień do pułkownika Ludomir Rajski, który dowodził polskim lotnictwem do lutego 1939 roku. Potem został odwołany, który nad Warszawą był aż 3 razy. Nie był już młodym człowiekiem, ale no warto pamiętać, że jednak no, czuł się w obowiązku latać na tą płonącą stolicę i to też oczywiście wielki podziw dla jego osoby. Ci, którzy pamiętają to, co robię, jeszcze pewnie Maciek pamięta, że od 2 lat szukam tego Australijczyka, który spadł na róg ulicy Redutowej Wolskiej, tam 7 osób w załodze, 4 zginęły, 3 ocalały. Nie mogę go do tej pory znaleźć i nie wiem, czy go oczywiście znajdę, trudno powiedzieć. Jest oczywiście, są jeszcze 2 rzeczy. No, pytanie, co z Amerykanami, prawda? Oni mieli wielkie formacje latających fortet, czemu się tu żadna nie pojawiła? Odpowiedź jest prosta. Rosjanie nie chcieli dawać żadnych lotnisk na to, żeby tam mogły wylądować fortece, ponieważ dolot z Londynu albo z Włoch nad Warszawę, zbombardowanie i powrót był niemożliwy ze względu na zasięg samolotów. W związku z tym ostatecznie w drugiej połowie września wydali takie zezwolenie. Nad Warszawą pojawiły się chyba 102 amerykańskie fortece B-17, dokonały tu rzutów, dokładnie wiadomo ile rzucono, 1280 zasobników, bardzo duże, ale 80% dostało się w ręce niemieckie. Wycelowanie dokładnie w to miasto było już po prostu zwyczajnie niemożliwe. No oczywiście lądowali na lotnisku pod Połtawą, tam uzupełnili paliwo i oczywiście polecieli z powrotem. Co do polskiej brygady, rzeczywiście jej użycie było nieprawdopodobieństwem, choćby tylko dlatego, że samoloty transportowe, były to Dakoty dwumotorowe, one by owszem doleciały do Warszawy, ale nawet wylądować by już nie mogły, po prostu leciałyby na resztkach paliwa. Rzucanie tych ludzi tutaj, no to jest kolejne nieprawdopodobieństwo, z którym rzeczywiście, jak sądzę, sztabowcy Armii Krajowej w żaden sposób się chyba nie liczyli, nawet gdyby ta brygada wylądowała, gdyby się jej nic nie stało, to efekt tego powstania byłby dokładnie taki sam jak poprzedni. Właściwie żaden, prawda? Bo spadochroniarze są po to, żeby owszem walczyć na tyłach wroga, ale nie walczyć bez przerwy, tylko walczyć krótko, zaopatrywani przez własne dowództwo. Więc to było niemożliwe. No i jeszcze jedna rzecz. Wtedy, kiedy u nas wybucha powstanie, czyli jest to 1 sierpnia 1944 roku,
Proszę pamiętać, że alianci, uwaga, nadal tkwią w Normandii. To się wydaje nieprawdopodobne. Wylądowali 6 czerwca, ale opór niemiecki był tak zacięty, że oni zrobili sobie przyczółek. Wielka bitwa, tak zwana bitwa pod Falaise, w której owszem pierwsza polska dywizja pancerna generała Maczka weźmie swój udział, będzie to udział wybitny również, dopiero się zacznie za 6 dni, czyli 7 sierpnia. Tymczasem alianci nadal są w Normandii, nadal nie mogą nigdzie wyjść i oczywiście ich pomoc tutaj jest znowu więcej niż iluzją. Oczywiście no, można to sobie tłumaczyć no, taką chęcią, jak gdyby można powiedzieć, nie wiem, no, tego, żeby ludzie widzieli tą pomoc, żeby zauważyli, że alianci się nami interesują. No, tysiącem różnych rzeczy, ale faktycznie sztabowo i wojskowo wysłanie tej brygady tutaj było po prostu czystą niemożliwością. Zresztą wiadomo, że jej nie wysłano. Jeszcze jest taka jedna sprawa, a mianowicie z tych pamiętników, które się ukazały już po II wojnie, z tego co napisał sam Sztabowski, sami spadochroniarze wiedzieli o takiej opcji i kiedy odwołano ten rozkaz lotu nad Warszawę, proszę sobie wyobrazić, że wybuchł strajk głodowy w brygadzie, znaczy oni nie chcieli jeść. Dopiero później przetłumaczono im, że jednak i tak dalej, do czego innego są potrzebni, ten lot nad Warszawą byłby szczytem idiotyzmu, wtedy oczywiście wszystko wróciło do normy. Ale no, proszę zauważyć, Warszawa, powstanie, nastawienie samych Polaków, nie tylko w Warszawie, ale również i w Londynie, no to wszystko było ze sobą bardzo daleko sprzęgnięte, no do tego stopnia, że spadochroniarze naprawdę chcieli w tej Warszawie wylądować, mimo że jak sądzę, pewnie nie zdawali sobie kompletnie sprawy z położenia strategicznego miasta i z tego, co się tam później będzie działo. No cóż, przejdziemy do następnego pytania. Czy warto było wysłać oddziały powstańcze pomocy przy rozszerzaniu przyczółek na Wisłę? Przecież można było ją wykorzystać gdzie indziej, w innych punktach walczących Warszawy. Zaczniemy znowu naszego gościa. Jakby tak za każdym razem zaczynamy. Dobrze. Przyczółków na Wisłę. No, drodzy Państwo, taki plan, który został bardzo szybko na kolanie przygotowany, czy też zmodyfikowany, bo użyto tego planu powstania powszechnego, a konkretnie tej części dotyczącej Warszawy, zakładał, że zostaną zdobyte lotniska, oba warszawskie, i zostaną zdobyte mosty. To była jakby cała podstawa planowania. Jest to bardzo prosty powód. Jeżeli chodzi o lotniska, no to panowie, którzy podjęli tą decyzję, wymyślili sobie następującą rzecz, że jak zdobędą lotniska, to samoloty brytyjskie, amerykańskie, czy też polskie z zachodu będą przylatywały, lądowały, zostawiały tutaj sprzęt i wojsko i odlatywały. No więc problem, proszę Państwa, polega na tym, że już na samym wstępie każdy, kto ma jakiekolwiek minimalne pojęcie o lotnictwie, musi wiedzieć, że jest to kompletny absurd. Z bardzo prostego punktu widzenia, to znaczy Messerschmitty, czyli niemieckie samoloty, bo te lotniska były niemieckie, miały zupełnie inne części i inne niemieckie tam Junkersy i Heinkle niż samoloty anglosaskie. Nie było przeszkolonych mechaników, nie było odpowiednich warsztatów naprawczych. W związku z tym gdyby nawet te samoloty lądowały, często bardzo uszkodzone, prawda, przez ogień artylerii przeciwlotniczej nieprzyjacielskiej, czyli niemieckiej, to i tak zdobycie tych lotnisk nic, ale absolutnie by nie dało. Ale to jest tylko, proszę Państwa, rozważanie alternatywne z tego prostego powodu, że ani jednego, ani drugiego lotniska oczywiście zdobyć się nie dało, ponieważ Niemcy je mocno obsadzili i oddziały powstańcze, które szturmowały lotniska, zostały zmasakrowane. Tutaj na Okęciu doszło do naprawdę drastycznych scen. I tak nawiasem mówiąc, to Państwu powiem, że w ogóle dzień 1 sierpnia 1944 roku, czyli godzina W, był największą masakrą Armii Krajowej podczas całej tej bitwy. To znaczy ten pierwszy szturm, bo jak Państwo wiedzą, Niemcy okopali się, czy też przygotowali na terenie miasta. Niemcy znakomicie wiedzieli o tym, że powstanie wybuchnie i przygotowali na terenie miasta kilkaset umocnionych punktów oporu. Wyglądało to w ten sposób, że jakiś budynek był otaczany workami z piaskiem, robiono tam gniazda karabinów maszynowych, robiono bunkry, zasieki, oczyszczano przedpole i w środku zamykano kilkudziesięciu czy kilkuset weteranów, co najmniej kilku wojen, niemieckich żołnierzy, którzy mieli miliony sztuk amunicji, karabiny maszynowe, ciężką broń i inne środki walki. I o godzinie 17, 1 sierpnia, w godzinę W,
oficerowie Armii Krajowej rzucili tych nastolatków z gołymi rękami, nieuzbrojonych, na te punkty umocnione. Oni wybiegli takimi grupami, tak zwanymi rojami, biegli blisko siebie, przerażeni, proszę Państwa, bo wszędzie eksplodowały pociski, gwizdały kule. Był to dla zdecydowanej większości z nich pierwszy kontakt z przeciwnikiem. No i proszę Państwa, nie dobiegli właściwie chyba nikt tam. Nie, no, niewielki procent tych chłopaków dobiegł na miejsce. Zostali skoszeni przez broń maszynową przeciwnika. Nie udało się doskoczyć do tych bunkrów, nie udało się ich zniszczyć. I szokujące jest to, ale proszę Państwa, z tych głównych niemieckich punktów oporu umocnionych na terenie Warszawy 1 sierpnia 1944 roku nie udało się zdobyć ani jednego. Nie osiągnięto ani jednego takiego, nawet niewielkiego sukcesu. Wszędzie straszliwa masakra. Całe bramy kamienic były wypełnione po prostu mięsem, bo ci chłopcy zostali przemieleni przez te karabiny maszynowe, granaty przeciwnika. I kwestia mostów, przyczółków po drugiej stronie Wisły jest kolejnym odsłoną tego fatalnego planu. Otóż po co były mosty, proszę Państwa? No mosty oczywiście były po to, że w momencie, kiedy przyjdą ci wypatrywani przez tych oderwanych od rzeczywistości oficerów bolszewicy, to żeby oni sobie pod te mosty przeszli, prawda, i pomogli Warszawie, przypominam Wam, co za absurd, no oczekiwanie od śmiertelnego wroga pomocy, i żeby przez te mosty przeszli i udzielili pomocy właśnie w Warszawie, tej lewobrzeżnej Armii Krajowej. No ale Niemcy, proszę Państwa, dziwnym trafem znowu nie chcieli jakoś dostosować się do tego genialnego, w cudzysłowie, planu oficerów Armii Krajowej, tylko te mosty obsadzili potężnymi siłami, znowu worki z piaskiem, znowu bunkry, i rzeczywiście rzucono na mosty nastolatków. Znowu dokładnie ten sam scenariusz, co w innych przypadkach, co na lotniskach, co w innych silnych punktach umocnionych w Śródmieściu i w innych dzielnicach. I po prostu całkowita masakra. Niemcy mosty utrzymali, żadnego mostu zdobyć się nie dało przez całe powstanie, a kiedy bolszewicy wreszcie doszli do linii Wisły, to Niemcy po prostu mosty wysadzili, ponieważ je zaminowali. W związku z tym cały, w ogóle, wie Pan, pomysł i koncepcja zdobywania mostów i tworzenia jakichś korytarzy dla Armii Czerwonej idącej na pomoc jest kolejnym elementem tego opartego na iluzjach i niezrozumieniu tym zasad polityki, strategii, planu dowódców Armii Krajowej. Ja myślę, że Maśku, mi chyba chodziło nieco bardziej o lądowanie tych ludowego wojska polskiego. Tak, to przepraszam, czyli chodziło o tamtych. Tak, żeby chodziło o berlingowców. Oczywiście z mostami pełna zgoda. Przypomnę jednak, że powstanie praskie, no, w pewnym sensie zawiedzą dowódcy obwodu praskiego, zostało poddane 3 sierpnia. Zresztą przy pomocy umowy niemieckiej, którzy rzeczywiście Polakom nie zrobili nic złego, ale to już jest jakby inna kwestia, i Praga została wyzwolona dopiero w pierwszej połowie września 1944 roku. Profesorze, protestuje, zajęta. Zajęta, tak, oczywiście słusznie. I faktem jest, że później generał Zygmunt Bering, który jeszcze wtedy stał na czele pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego, podjął decyzję o przeprawieniu się na tę stronę Warszawy. No powiedzmy sobie szczerze, ponieważ Rosjanie nas nie wspomagali poza sprzętem pływającym tak naprawdę, za to w rzekę byli doskonale wstrzelani Niemcy, no jest łatwe do udowodnienia, to też straty poniesione w ciągu 3 dni, bo to tyle trwało, przeprawy pierwszej armii, pierwszej, trzeciej i chyba czwartej dywizji, czy piątej, na przyczółek Czerniakowski nie tylko, są, proszę Państwa, dwukrotnie większe niż straty drugiego korpusu pod Monte Cassino. O tym się w ogóle nie mówi. Ile tu żołnierzy zginęło, utonęło w Wiśle po prostu? No ich nie ma, prawda? Wisła ich zniosła, koniec, nawet nie wypłynęli. Oczywiście, de facto była to klęska, prawda? Bo nie wszyscy musieli się wycofać, część się poddała, część, tak jak na filmie Miasto 44, to jest dobrze pokazane, nie umiała walczyć w mieście kompletnie, w ogóle się w niczym nie orientowała, wychylali głowy, walczyli na wprost, oczywiście dla niemieckiego snajpera świetny cel do załatwienia i oczywiście to wszystko było robione. Jak wiecie, wskutek takiego, a nie innego forsowania rzeki, choć jak myślę, ten skutek był już przewidywany znacznie wcześniej, tylko czekano na pewien powód, generał Zygmunt Bering został zdjęty z dowództwa od pierwszej Armii Wojska Polskiego i odesłany na szkolenie do Moskwy, mimo że cokolwiek by nie powiedzieć o Zygmuncie Berlingu, był oficerem dyplomowanym,
ukończył przed wojną wyższą szkołę wojenną, a nawet dopóki go nie wyrzucono z Armii Polskiej, był dowódcą jednego z takich elitarnych pułków Wojska Polskiego, 4. Pułku Piechoty Legionów, czyli rzeczywiście jednostki bardzo dobrej, z niej się bowiem rekrutowała też mało kto o tym wie, większość załogi Westerplatte, proszę Państwa, czyli żołnierz musiał być rzeczywiście bardzo dobrze wyszkolony. No ale tak było, jak było. Ja pamiętam no to z opowieści mojego ojca, który wtedy był nastoletnim dzieckiem, ale oczywiście AK, Armia Krajowa, w ogóle powstanie i tak dalej. On do końca życia, proszę mi to wybaczyć, prawda, że to mówię, on do końca życia żałował, że nie brał udziału w powstaniu. Dlaczego? No bo mieszkał na pracę. Zanim się zebrano, zanim rozdano broń, to już padła komenda, kochani, nie, nic z tego nie będzie, wracamy do domu. Nie wiem, czy wiecie, że do dziś, jak się spotykają powstańcy, a powstańcy mają różne opinie na temat powstania, bo nie są to koniecznie opinie gloryfikujące ten wyczyn, absolutnie. To wszyscy z reguły, to jest też bardzo ciekawa sprawa, mają pretensje do dowódcy obwodu Praga, że zakończył powstanie już na początku sierpnia, że uznał, że to się po prostu nie uda i to się rzeczywiście chyba udać nie mogło, a gdyby się udało, no to oczywiście byłoby to samo z Warszawą Prawobrzeżną, a to samo co z Lewobrzeżną. To dlatego, proszę Państwa, jak Państwo wjeżdżają na Pragę, no są już dalej, tam Stalowa, Targowa, prawda, te ulice, te klimaty, to mają Państwo obraz przedwojennej Warszawy. Ona mniej więcej tak właśnie w tych dalszych dzielnicach wyglądała. Te domy są nieprzebudowywane, nadal tak one wyglądają. Co więcej, ten taki ludek praski w pewnym sensie jest nadal taki sam. Ale rzeczywiście to właśnie dlatego, że tam de facto powstania nie było, że to powstanie zostało poddane. Jak powiedziałem, po umowie z Niemcami oni no, w sumie nie polowali na żołnierzy Armii Krajowej. No i okej, no w porządku. Dowódca zrobił to, co zrobił. Do końca życia uznało, że zrobił dobrze. W porządku, jestem go w stanie jak gdyby z tego wyliczyć. Oczywiście ci powstańcy po tej stronie z różnych przyczyn uważają, że zrobił źle. Dobra, tak, ja pozwolę sobie rzeczy się teraz na temat. Otóż to, co powiedział, to bardzo ciekawe, co powiedział pan profesor o powstaniu na Pradze. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście dowódca Armii Krajowej po tamtej stronie rzeki, na terenie Pragi, był oficerem rozsądnym, oficerem racjonalnie sposób myślącym. I kiedy po 2 dniach walki jasnym stało się dla niego, że ta walka nie przyniesie tego celu, jaki sobie stawiano, a jedyną konsekwencją tej walki będzie zniszczenie tkanki miejskiej, zabicie cywili i strata własnego wojska, zrobił to, co w takiej sytuacji, co robi każdy racjonalny sposób myślący i dobry oficer. Po prostu poddał dzielnicę, zakończył walkę w Warszawie, na pracy. I moim zdaniem generał Bur Komorowski, czyli dowódca Armii Krajowej, który kierował naszym podziemną armią, kiedy, a to jasno wiemy z dokumentów, kiedy wieczorem 1 sierpnia 1944 roku stało się to oczywiste dla niego, że powstanie przegrało, bo powiem Państwu, że powstanie przegrało po... Było jasne, że przegrało po powiedzmy pół godziny walki, więc przed 1 sierpnia 1944 roku było jasne, że to jest klęska, katastrofa kompletna. Wszystkie te szturmy, o których Państwu powiedziałem, zostały odparte przez Niemców. No to oczywiście trzeba było robić to, co było zrobione na Pradze, czyli nie przedłużać agonii miasta przez 63 dni, nie spowodować tego, że to miasto będzie niszczone, a jego ludność mordowana, tylko też trzeba było wysyłać parlamentariuszy do Niemców i próbować się dogadać. Wiemy, że mniej więcej od 10 sierpnia już strona niemiecka gotowa była na rozmowy kapitulacyjne. Natomiast ta walka była przedłużana w sposób moim zdaniem szkodliwy dla Armii Krajowej, która została zgładzona w tej bitwie, dla miasta, no ale przede wszystkim dla jego mieszkańców. I tutaj odpowiem jeszcze krótko i wreszcie mamy jakiś spór z panem profesorem poważny, to znaczy chodzi rzeczywiście o lądowanie Berlinga. Otóż, proszę Państwa, nie ma żadnej wątpliwości, że powstanie warszawskie leżało w interesie tylko jednego państwa na całej ziemi. Nie leżało w interesie oczywiście Polski i Polaków. No to jest oczywiste, prawda? No bo ono skończyło się zagładą 200 tysięcy naszych rodaków i miasta, naszej stolicy. Nie leżało w interesie Anglii, Ameryki, Burkina Faso, Indonezji ani Indii. Nie leżało też w interesie Niemiec, bo Niemcy dostawali w skórę i zaraz mieli z Polski zostać wyrzuceni.
leżało tylko i wyłącznie w interesie nowego okupanta, czyli Związku Sowieckiego. Bo bez tego niepokornego miasta, bez tych ludzi, którzy tutaj byli, bez Armii Krajowej, Polska dla Stalina i dla komunistów była znacznie łatwiejszym łupem do przerzucia, do podbicia i okupowania później przez kolejne kilkadziesiąt lat. I proszę Państwa, ewidentnie widać, że Sowieci i Bolszewicy najpierw prowokowali nas do wywołania tego powstania i sprowadzenia w ten sposób rzezi na nas samych, a potem przez cały czas trwania powstania starali się zrobić, żeby to powstanie trwało jak najdłużej. I teraz odsłonię Państwu kulisy lądowania, prawdziwe kulisy lądowania berlingowców i czy też polskojęzycznych jednostek Armii Czerwonej, które brały udział w tej operacji, bo ja takich uważam, że to jest bardzo precyzyjna nazwa. Otóż proszę Państwa, 11 września 1944 roku Bur powiedział dość. Koniec. Po 40 dniach walki poddajemy miasto. To już absolutnie nie ma dalszego sensu. Już udało mu się pokonać opór tych oficerów, którzy chcieli walczyć absolutnie do ostatniego pocisku. I rozpoczęły się już 10 września rozmowy kapitulacyjne z Niemcami, a więc 3 tygodnie przed tym, kiedy rzeczywiście skapitulowała Warszawa. I 11 września już było gotowe porozumienie o zawieszeniu broni. Powstanie miało się skończyć po 40 dniach. I coś Państwu powiem, jeszcze wiele, wiele budynków tych, które zostało potem rozwalonych, stało i wielu ludzi jeszcze żyło, bo straty były najgorsze, szczególnie wśród ludności cywilnej, na przykład Śródmieścia, czy też dzielnic, czy właśnie Śródmieścia, centrum w ostatnich dniach bitwy. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje? Otóż, nagle zaczynają się cuda. Stalin, o czym mówił Pan Profesor, nagle godzi się na to ten przelot i lądowanie latających fortec i zrzucenie amerykańskiej pomocy na Warszawę. Jednocześnie milcząca do tej pory artyleria po drugiej stronie Wisły, po praskiej stronie, odzywa się i ruszają działa. Nad Warszawą pojawiają się samoloty sowieckie, które do tej pory nigdy się nie pojawiały i zrzucają w workach na ziarno jakąś tam broń, która zresztą rozbija się na ziemi. A wreszcie zostaje podjęty rozkaz, i to nie jest żadna decyzja, nie jest to żaden Rokosz Berlinga, tylko zostaje jasno skierowany do tego funkcjonariusza komunistycznego, jakim stał się Berlin. Rozkaz z Moskwy: rzucaj swoich chłopaków na odsiecz Warszawy. I z pomocą Armii Czerwonej, która tam zapewnia pontony i tam zasłonę dymną i ostrzał artyleryjski, oni zostają przerzuceni do Warszawy, tam połowa się topi, prawda, połowa zostaje tam wyrżnięta na przyczółku czerniakowskim i inne tego typu historie. O co, proszę Państwa, chodziło? Nie chodziło naprawdę przyniesienia jakiejkolwiek pomocy Warszawie. Chodziło o to, żeby zbudziła się nadzieja w Komendzie Głównej AK, że jednak Sowieci ruszyli. I rzeczywiście znowu myśmy się dali nabrać. Kiedy to wszystko się, proszę Państwa, stało, to Bur zerwał rozmowy kapitulacyjne, powiedział: bijemy się dalej, bo Sowieci przychodzą na ratunek. A jak Państwo wiedzą, po zerwaniu rozmów kapitulacyjnych nic z tego nie wyszło i dalej miasto krwawiło się przez 20 kolejnych dni, kolejne zniszczenia i wreszcie kapitulowało po 3 tygodniach 2 października 1944 roku. W związku z tym, odpowiadając na Pańskie pytanie, była to wielka prowokacja, ta cały desant Berlinga i ta cała historia. Chodziło o to, żeby przedłużyć agonię miasta, przedłużyć wyrzynanie najlepszych Polaków. To jest coś takiego, że wyobraźcie sobie Państwo, zresztą to tak było. Warszawa była płonącym stosem, gdzie były rozżarzone węgle i w momencie, kiedy to zaczęło wygasać lekko, to Stalin po prostu zaczął dmuchać na ten stos i dostarczać kolejnego paliwa, żeby zginęło więcej Polaków i żeby ta tragedia trwała dłużej. Może są jakieś pytania w publiczności? Proszę. Ja mam pytanie. Co Pana zdaniem stałoby się z Polską i Warszawą, gdyby nie wybuch po powstaniu? Pani, co by się stało z Polską? Z Polską by się stało to samo. Polska by została PRL-em, tak jak została, czyli zostałaby przemieniona w satelickie państwo Związku Sowieckiego. Opowieści, proszę Państwa, z którymi się na pewno spotkaliście, że Stalin, gdyby nie powstanie, to zostalibyśmy zamienieni w 17. Republikę i wcieleni do Związku Sowieckiego. Znacie Państwo ten stary argument, prawda? Jest to oczywiście wysane z palca, nie ma żadnego cienia dokumentu, że taki w ogóle był plan wobec Polski. A przypomnę Państwu, że w Pradze, no okej, było powstanie, ale ja bym je wziął w cudzysłów. Natomiast nie było powstania w Sofii,
w innych krajach, a wszystkie inne państwa naszej przestrzeni geopolitycznej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry i wszystkie inne kraje zostały potraktowane dokładnie w ten sam sposób, zostały stworzone właśnie tak zwane demoludy, prawda? Czyli powstanie warszawskie żaden wpływ na ten wielki plan Stalina by nie miało. Polska zostałaby potraktowana dokładnie w ten sam sposób. Jedyna różnica, która byłaby, gdyby nie wybuchło powstanie, to jest to, że przetrwałoby miasto, przetrwałoby 200 tysięcy jego mieszkańców, przetrwałaby ta elita, przetrwałyby te najfajniejsze pokolenie, jakiego myśmy się dorobili, czyli pokolenie Armii Krajowej, tych dzieciaków właśnie, które zostały wyrżnięte praktycznie do nogi w powstaniu. I to jest kolejny argument, który często się używa w tej dyskusji. Mówi się o tym tak, no dobra, no to było powstanie, rzeczywiście wielka rzeź, ale przecież ci ludzie i tak by zginęli. Spotkaliście się Państwo z tym, prawda? No to pytamy wtedy, a dlaczego byliby mieli zginąć? Otóż odpowiada się w ten sposób, że bolszewicy by frontowali, szturmowali miasto, prawda? Niemcy by tego miasta bronili i na ulicach Warszawy rozegrałaby się wielka bitwa niemiecko-sowiecka, która by pogrążyła miasto i zamieniła je w gruz. W związku z tym to jest taki mój ulubiony argument, a wszystko jedno, kto, jak, prawda, i tak wszyscy by poginęli. Otóż, proszę Państwa, jest to ahistoryczne, ponieważ wiemy dokładnie, w jaki sposób bolszewicy zamierzali zdobyć Warszawę. Nie zamierzali jej szturmować centralnie i zdobywać ulica po ulicy, tylko zamierzali, czy też inaczej rozpoczęli już ten manewr, zamierzali utworzyć jeden przyczółek na północy miasta, przejść przez rzekę, drugi na południu, otoczyć kleszczami miasto, a Niemcy, i to też wiemy, jaki mieli przygotowaną strategię na taką okoliczność, zamierzali się z tego miasta wycofać, żeby nie dostać się w kocioł. Czyli miasto miało być w takiej formie niebronione. Krótko mówiąc, decyzja o powstaniu, co jasno wynika z dokumentów, zatrzymała właśnie ruch sowiecki oskrzydlający miasto. I kiedy bolszewicy, proszę Państwa, w styczniu 1944 roku zajęli już później ruiny Warszawy, to zrealizowali właśnie ten sam plan. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że po upadku Powstania Warszawskiego ruiny Warszawy zostały ogłoszone przez Niemców jako twierdza. I Hitler powiedział, że będziemy bronić ruin Warszawy do końca, do ostatniej kropli krwi. Natomiast w momencie, kiedy bolszewicy zrealizowali ten swój plan, czyli zaczęli otaczać miasto z dwóch stron, to załoga twierdzy, czyli Festung Warschau, twierdzy Warszawa, natychmiast się wycofała, żeby nie dostać się w okrążenie. I Warszawa, czy też jej gruzy zostały zajęte praktycznie bez jednego wystrzału, tam były tylko niewielkie jakieś demonstracyjne walki na ulicach. W związku z tym wszystko wskazuje na to, że dokładnie w ten sam sposób potoczyłaby się ta bitwa w 1944 roku, gdyby nie powstanie. Także przetrwałaby Warszawa, przetrwałaby ta młodzież, przetrwałaby ludność cywilna. Zapewne oczywiście nastąpiłyby jakieś aresztowania, proszę Państwa, sowieckie, no ale wiemy z doświadczenia, że na pewno bolszewicy nie zniszczyliby miasta i jego mieszkańców. I dysponujemy kapitalną analogią. Otóż wyobraźcie sobie, że w Krakowie miało być powstanie oparte na takim samym kompletnie absurdalnym i nierealnym planie, jaki powstanie w Warszawie. I wyobraźcie sobie, że tam, kiedy wybuchło powstanie w Warszawie, to Bur wysłał rozkaz do komendy okręgu Kraków AK i powiedział: słuchajcie, róbcie powstanie u was, odciążycie w ten sposób nas. Ale ci rozsądni oficerowie skonsultowali się z przedstawicielami miasta, z szacownymi obywatelami Krakowa i przeliczyli karabiny. I z tą siłą powiedzieli: my nie mamy żadnych szans na podjęcie walki. I nie posłuchano tego rozkazu i powstania w Krakowie nie było. Jak Państwo wiedzą, bolszewicy do miasta weszli, zajęli je. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był w Krakowie, to jest chyba pytanie retoryczne. Zakładam, że wszyscy byliście. I proponuję Wam, żeby tak unaocznić Wam odpowiedź na pytanie Pani, to przejdźcie się ulicami Krakowa, zobaczcie, jak to miasto wygląda, to miasto, w którym powstania nie było, chociaż miało być, a potem przyjedźcie do Warszawy, wyjdźcie na dworcu centralnym z pociągu i przejdźcie się po tym koszmarnym placu Defila, zobaczcie tą jedną wielką wiochę, którą zamienili komuniści nasze miasto, w tą ruinę, jak to miasto obecnie wygląda. No i to jest chyba odpowiedź na Pani pytanie. Ja może mam głosę. Znaczy, z tą twierdzą to ja bym się do końca nie zgadzał. Ja oczywiście pamiętam, że pod koniec lipca Niemcy kazali się stawić 100 tysiącom warszawiaków na kopanie robów od strony Pragi,
stawiło się 400. Stąd wiem, że mój dziadek, który był zbrojmistrzem w wodu Praga Północ, kazał swojemu synowi, czyli mojemu ojcu, tam iść. No bo jak nie pójdziesz, to zobaczyć, co się stanie. On poszedł, że się było 400 osób, Niemcy wszystkich rozpuścili, no bo co można zrobić z 400 osobami. Ale z pamiętników Guderiana, które czytałem, i innych niemieckich oficerów sztabowych, a Guderian był wtedy szefem OKH, wychodziło na to, że Niemcy naprawdę chcą zamienić Warszawę w festung i to w festung broniący się nawet w trakcie okrążenia. To była idea fix Hitlera. On zrobił z Poznania, zrobił festung, który bił się w warunkach całkowitego okrążenia. Czemu by nie z Warszawy? To jest pierwsza rzecz. Po drugie, kiedy wybuchła ofensywa styczniowa w 1945 roku i Rosjanie tutaj parli oczywiście już przez Wisłę na zachód aż do Odry, rzeczywiście Hitler kazał dość histerycznie zamienić te ruiny warszawskie w festung, na co Guderian odpowiedział no, z taką właściwą sobie odwagą cywilną, że zamienianie tego stosu ruin w twierdzę jest po prostu niemożliwe. Ale proszę pamiętać, że to się tak nie skończyło. To znaczy niektórzy oficerowie OKH, między innymi ówczesny podpułkownik Bogisław Wumbonin, zostali aresztowani przez gestapo za to, że nie przekazali rozkazu na czas, za to, że stawiali opór przy twierdzy i za to, że w ogóle nie chcieli tej twierdzy w Warszawie. Zostało aresztowanych, proszę Państwa, 10 oficerów sztabowych z Berlina. To nie jest taka sobie prosta sprawa. Czyli generalnie ja z tym, że to nie miała być twierdza, to do końca się z tym zgodzić nie mogę. Po drugie, pytanie, czy z tymi ludźmi, którzy nie padli w czasie powstania, nic by się nie stało? Jak Państwo doskonale wiedzą, po 1945 roku, a zwłaszcza po 1947, działo się wiele bardzo nieprzyjemnych rzeczy z byłymi jakowcami. Oczywiście byłoby ich więcej. Ale pytanie, czy NKWD i Polski Urząd Bezpieczeństwa nie wkroczyłby na te ścieżki i też by ich nie aresztował, ewentualnie nie kazał likwidować fizycznie w różny sposób, to jest moim zdaniem pytanie otwarte. To znaczy, ja nie mam pewności co do tego, czy by tak nie było. Wiadomo było, że oni szeregowców zostawiali, prawda? No bo 300-tysięczna armia, nie każdego da się aresztować i ewentualnie unicestwić. Ale jeżeli chodzi o podchorążych, oficerów młodszych, no to już jest zupełnie inna zabawa. Czyli tutaj też jednak stawiałbym przy tym znak zapytania. Dla mnie to nie jest wcale takie jasne. Ani ten festung warszawski, ani to ewentualne no, wymordowanie jednak tej czołówki Armii Krajowej, jaka wtedy była w Warszawie. To tyle. To ad vocem krótko, co do festung, no to jest jakiś tam spór otwarty między historykami, nie rozstrzygniemy go tutaj. Natomiast jedna taka uwaga, że ruin się broni łatwiej niż całego miasta. Trzeba jeszcze zaopatrywać. No tak, no, ale jak się w okrążeniu, to w ogóle nie da się, prawda, raczej. Chyba, że most powietrzny. Ale to jest rzecz, którą odłóżmy, to jest do dyskusji. Natomiast co do tego, co pan profesor powiedział o stratach osobowych możliwych. Otóż, przypomnę Państwu, że straty Warszawy podczas powstania wynosiły 17 tysięcy, mniej więcej 17 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, plus w samym mieście, to różnie się ocenia, 120-150 tysięcy cywili, plus jeszcze kilkadziesiąt tysięcy, którzy tam potem albo w obozach koncentracyjnych w Pruszkowie, tam część nawet tam do Auschwitz trafiła, gdzieś tam poginęli podczas tego wielkiego eksodusu mieszkańców. Razem to ocenia się, że mniej więcej 200 tysięcy. I teraz, oczywiście, że na czołówkę Armii Krajowej, prawda, na oficerów spadłyby jakieś represje sowieckie, to jest jasne, prawda? Natomiast proszę pamiętać, że jednak gigantyczna przewaga w tym bilansie strat to są cywile. No nie ma żadnego powodu, dla którego akurat bolszewicy mieliby na przykład zniszczyć robotniczą wolę, prawda, wkraczając i wymordować kilkadziesiąt tysięcy jej mieszkańców, pogwałcić kobietę, czy z tym to inna dyskusja. Ale mówiąc oczywiście poważnie, tak, spadłyby bez wątpienia aresztowania, pewnie byłyby likwidacje oficerów Armii Krajowej, jakichś wybranych. Nie wiemy oczywiście których, nie wiemy kto byłby najbardziej zagrożony, natomiast tych olbrzymich strat ludności cywilnej uniknąć się nie dało. Natomiast założenie takie i zakładanie, że oficerowie Armii Krajowej siedząc myśleli tak, dobra, wkroczą bolszewicy, to i tak wymordują naszych oficerów, to my ich w takim razie rzućmy na sos całopalny i de facto sami wydajmy na nich wyrok, rzucając ich z gołymi rękami na czołgi. No to przecież się takiego myślenia, gdyby rzeczywiście tak myślano,
to byłoby to no, co najmniej poważnym brakiem odpowiedzialności. Dlatego moim zdaniem zamiast podejmować decyzję o wywołaniu powstania, powinno były zostać zrealizowane rozkazy naczelnego wodza Kazimierza Sosnkowskiego. Bo jak Państwo wiedzą, Armia Polska podczas II wojny światowej miała naczelnego wodza, swojego głównego dowódcę. On siedział w Londynie. Był to generał Kazimierz Sosnkowski, który w szeregu depesz do kraju wysyłał instrukcje, w których zabraniał wywołania powstania. I to jest właśnie kolejny fakt, o którym bardzo mało się mówi, ale powstanie warszawskie jako akcja było aktem niesubordynacji wojskowej, bo to naczelny wódz miał decydować. I kiedy pytano naczelnego wodza z kraju, dochodziły pytania, to co robić zamiast tego, to naczelny wódz powiedział tak: zejść do głębszego podziemia, rozwiązać armię krajową, utworzyć nową kadrową antykomunistyczną organizację, która miała wystawiać opór nowemu okupantowi. Natomiast te jednostki, które uważacie, tych ludzi, którzy są najbardziej zagrożeni aresztowani, czyli są rozpracowani przez Sowietów, ci, którzy tam mieli jakieś konflikty z bolszewikami, trzeba ich za wszelką cenę ewakuować na zachód. I wódz naczelny jeszcze wówczas pokazywał, że było kilka co najmniej kanałów, którymi można było to zrobić. W związku z tym trzeba było, zamiast wydawać samemu wyrok na tych ludzi, bo do tego to się sprowadziło, i rzucać ich z gołymi rękami na czołgi, trzeba było ich ratować przed możliwym aresztowaniem przez bolszewików. I problem polega na tym, że dowództwo Armii Krajowej po prostu nie słuchało rozkazów swojego wodza naczelnego. Dwa pytania. Pierwsze takie, jak by panowie ocenili w tamtej sytuacji odmowę wykonywania rozkazów przez żołnierzy, no powiedzmy od pułkownika w dół, bo już tu zostało skrytykowane dowództwo naczelne. Pan w swojej książce o 44 opisuje, jak to monter niemalże no, zapędza żołnierzy pod kulę, prawda, no i za chwilę następuje masakra. Czy w tamtej sytuacji usprawiedliwione byłoby, gdyby właśnie ta karna Armia Krajowa, gdyby żołnierze odmawiali wykonania rozkazu, no, mając świadomość, że to będzie masakra. Czy to byłoby usprawiedliwione, czy nie? A drugie pytanie miałbym następujące. Jak panowie oceniają istnienie i działalność no, placówki, którą odwiedza chyba każdy odwiedzający Warszawę, czyli Muzeum Powstania Warszawskiego? Czy to dobrze, że jest taka instytucja, ponieważ rzeczywiście no, męstwo tych żołnierzy no, nie wzbudza żadnych dyskusji? Czy też no, jest to czczenie właśnie mitu klęski. To co to ja, tak? No dobra, nie wyjdźmy, czy żyję. W porządku. Więc generalnie, jeżeli chodzi o oficerów przedwojennych, właściwie odmowa rozkazu była nie do pomyślenia. Ale pamiętajmy o tej pracy. Był to oficer przedwojenny, oficer kadrowy, dyplomowany. On de facto złamał rozkaz. Prawda? Zakończył powstanie. Pytanie, czy było coś, do końca życia jakby za to odpowiadał, bo powstańcy nie chcieli podawać mu ręki z tej strony, żeby wszystko było jasne. Czy to by było możliwe w porównaniu z innymi oficerami? Trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o zwykłego żołnierza, no a jakieś tam doświadczenie mam niby, prawda? To generalnie w jego gestii nie należy myślenie, czy to jest sensowne, czy to jest niesensowne. Jest rozkaz, powinienem go wykonać. Jeżeli go nie wykonuję, no to albo za tym idą jakieś takie istotne skutki, które ja muszę odczuć, no w tym wypadku dezercja i rozstrzelanie, no to jest podstawa. Ewentualnie coś stoi mi na przeszkodzie do wykonania tego zadania i muszę to umieć uzasadnić. Tak by to wyglądało, więc ja powiem na pytanie prosto. Nie wiem po prostu, jakby to wyglądało. Nie mam zielonego pojęcia. I szczerze mówiąc, nikt chyba nie powinien ważyć się na sąd, że ma o tym pojęcie. Ja mogę tylko powiedzieć, że sugeruję, iż, prawda? Wyższy oficer nie powinien tego robić, ale jednak taki wypadek miał miejsce. Czy pociągnął to ze sobą inne wypadki? Pewnie nie, ale jak powiedziałem, zawsze pozostaje to ale. A jeżeli chodzi o Muzeum Powstania Warszawskiego, to też raczej krótko. Znowu, nie możemy się odrywać od czasów, kiedy to muzeum powstało. Było to chyba co, już 10 lat temu, tak? Czy 11 lat? Kiedy rzeczywiście była wielka debata, czy powstanie miało sens, czy nie miało, czy oni są dobrzy, czy źli, czy mordowano Żydów w powstaniu, wiadomo, Gazeta Wyborcza i tak dalej, czy też nie. I wydaje mi się, że sam pomysł i Kowala, który w tym był oczywiście, i Ołdakowskiego, i samego Lecha Kaczyńskiego, był dobrym pomysłem.
Czyli upamiętnijmy coś, co miało miejsce, było to wielkie, były ofiary, wiemy o tym. Należy to upamiętnić, co więcej, to muzeum przecież nie odgrywa tylko roli wystawienniczej, nie tylko edukacyjną. Zbiera informacje, notuje, są tam robione prace naukowe, ok. Możemy sobie zadawać oczywiście pytanie w tej chwili, czy to muzeum nie wyjechało jakby no, z tym przekazem zbyt daleko, niż sobie postawili to jego twórcy, prawda? Czy rzeczywiście uczeń spoza Warszawy, wprowadzony do tego muzeum, na przykład tylko z nauczycielem albo z przewodnikiem, nie odnosi takiego wrażenia, że myśli odnieśli jednak sukces, no to znowu jest pytanie otwarte, prawda? Tego nie wiem. Wydaje mi się jednak, że troszeczkę to muzeum jakby wykroczyło poza pierwotne założenia tych ludzi, którzy po prostu wpadli na pomysł na temat jego założenia. Ale z drugiej strony uważam za całkiem pozytywny fakt, że muzeum istnieje, jest muzeum nowoczesnym, młodym, zbiera, kolekcjonuje. W porządku. Tak powinno być. To tyle. No to z tym razem pełna zgoda, to znaczy jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, dotyka Pan nieprawdopodobnie delikatnej sprawy. I to dla człowieka, pytanie dla człowieka, który nie był wtedy, nie był w akcji, nie był w ogniu. Wie Pan, lojalność oficera, lojalność żołnierza to jest rzecz absolutnie święta, prawda? Natomiast zdarzały się przypadki, rzeczywiście, na przykład w pierwszym szturmie, o którym Państwu opowiadałem, kiedy oni szli w ciemno na te zbiórki, bo proszę Państwa, broń, zdecydowana większość broni, jaka była w powstaniu, nie była tak, że każdy sobie tak tam na filmie spał z pistoletem pod poduszką, tylko była w magazynach. No i przychodziły oddziały, przychodził taki oficer i to dotyczy, to co teraz Wam powiem, to dotyczy tych oficerów, nie tych konspiracyjnych tam jakichś tam kursach wychowanych, tylko raczej tych przedwojennych, tych z prawdziwego wojska, z prawdziwego zdarzenia. Otóż oni, mam tu na myśli się wyszkolenie i pewne procedury, żeby to było jasne, bo jak najbardziej armia krewała prawdziwym wojskiem. W każdym razie oni przychodzili, mieli jakie zadanie. Powiedzmy, będziemy szturmować ten i ten budynek. No i taki człowiek przychodził i na miejscu po prostu opadała mu szczęka. Bo okazywało się, że obiecano mu powiedzmy 200 ludzi do tego zadania, bo taki to jest wykonalne z 200 ludźmi, a przyszło 30. Żeby zrealizować to zadanie, potrzebował mieć 1000 granatów i 200 pistoletów maszynowych, szturmowych, żeby w ogóle o tym myśleć. A on miał, proszę Państwa, i to są przypadki autentyczne, 3 butelki z benzyną, 2 granaty i 1 pistolet, ale popsuty. No to jest typowe uzbrojenie oddziału w Powstaniu Warszawskim. I były przypadki, że oficerowie odmawiali poprowadzenia dzieciaków na rzeź. I teraz dochodzimy, na tym się zatrzymuję, dochodzimy do olbrzymiego dylematu. Bo z jednej strony tak, ten człowiek złamał rozkaz, ale z drugiej strony, gdyby go wykonał, no rozumiecie Państwo, jakie byłyby tego konsekwencje i ja uchylam się od odpowiedzi, myślę, że każdy z Państwa musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy on miał rację, czy nie miał racji. Jeżeli chodzi o Muzeum Powstania, no to absolutnie 100% zgoda. Pamiętam, jak ono było zakładane i dokładnie pamiętam, jakie było założenie. Nie rozstrzygamy sprawy, czy decyzja była słuszna, czy niesłuszna, tylko oddajemy hołd wojsku. I pod takim Muzeum Powstania Warszawskiego to jest muzeum moich marzeń. Właśnie tak bym sobie to wyobrażał, jako świątynia tych dzielnych żołnierzy, naszych bohaterów. Fenomenalna działalność, zbieranie relacji, zbieranie tych rzeczy, jakiś pamiątek po powstaniu. To jest po prostu super ekstra. Forma tego, multimedialna, nowoczesna, pokazanie, że da się robić takie fajne rzeczy w Polsce. Natomiast niestety, od dłuższego czasu, to powstanie dryfuje w stronę świątyni, której jest gloryfikowana właśnie ta straszliwa, straszliwa decyzja. O ludności cywilnej, o tym, na czym mi osobiście najbardziej zależy i zależało, kiedy pisałem Obłęd 44, bo moja rodzina była w Warszawie, oni tu cierpieli. Właściwie tam się jakoś tak mówi półgębkiem. To nie jest ważne, a wiecie dlaczego Państwo? Jak się dużo zacznie mówić o tym, że zginęło 200 tysięcy ludzi, no to pojawią się pytania, czy to było warto, czy rzeczywiście warto było zapłacić tą cenę. O tym się trochę nie mówi, natomiast gloryfikuje się tych oficerów, którzy zdecydowali o wybuchu powstania, jakiś tam dzwon chruściela, tam jest tak dużo, pamiętam, na jakieś po prostu coś niebywałego. No.
I teraz, ja Państwu powiem taką scenę. Przyszedł do mnie po jednym ze spotkań autorskich jeden z czytelników i mówi tak. Moja wnuczka była w Muzeum Powstania Warszawskiego z wycieczką szkolną. Wraca do domu i mówi do mnie tak. Dziadku, dziadku, ja już wiem teraz wreszcie, co to znaczy być dobrą Polką. Na co pyta dziadek? Na to, co to znaczy? Iść do powstania i umrzeć w kanale. Proszę Państwa, jest to odpowiedź, która moim zdaniem jeży włosy na głowie. To znaczy, jeżeli rzeczywiście ludzie mają takie, młodzi ludzie, takie poczucie po wyjściu z tego, to jest to wychowywanie kolejnych przegranych, szykowanie czy też sadzenie ziaren pod kolejne klęski narodu polskiego. Ja osobiście, proszę Państwa, wbrew pozorom i wbrew rozmaitym oskarżeniom, nie jestem pacyfistą, wprost przeciwnie. Jestem wielce przywiązany do tradycji oręża polskiego. Jestem dumny z naszych zwycięstw. Jestem dumny z tego, kiedy to myśmy byli górą. I nie mogę, proszę Państwa, zrozumieć, dlaczego rzeczywiście nacisk w Polsce kładziony jest na gloryfikację klęsk, a nie sukcesów. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, dlaczego po 1989 roku, kiedy odzyskaliśmy niepodległość, pierwszą rzeczą, którą zrobiono, to nie było wysadzenie w powietrze Pałacu Kultury na placu Defilad, prawda, czyli symbolu zniewolenia przez bolszewików, i w tym miejscu nie powstało piękne, wspaniałe, nowoczesne, multimedialne Muzeum Zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku. Prawda? Kiedy żeśmy stłukli bolszewików, uciekali spod Warszawy, uratowaliśmy pół Europy przez sowietyzację. Dlaczego, proszę Państwa, rosyjscy nasi przyjaciele obchodzą jako święto państwowe dzień wypędzenia Polaków z Kremla, wiecie Państwo, w 1612 roku, a dlaczego my nie obchodzimy jako największe święto naszego narodu zdobycia Kremla w 1610 i puszczenia Kremla, połowy Moskwy z dymem? Ja jestem dumny z tego, że myśmy byli w Moskwie i żeśmy tam Rosjanom, proszę Państwa, dyktowali warunki. Jestem dumny ze wszystkich zwycięstw Polski. I moim zdaniem my powinniśmy naszą ideologię państwową budować właśnie na sukcesach. To jest coś, co jest dla mnie niezrozumiałe. Najpierw powinno powstać Muzeum Wojny 20 roku, a potem dopiero klęski Powstania Warszawskiego. I mi się wydaje, że ta dyskusja, którą toczymy, dyskusja, która toczy się wokół powstania, nie jest, proszę Państwa, dyskusją o tej jednej bitwie. O tych 63 dniach. To jest, proszę Państwa, dyskusja o Polsce. O tym, jaka będzie Polska, nie tylko jaka była jej przeszłość, ale taka również, jaka będzie jej przyszłość. Ja tu widzę, że wszyscy panowie, którzy są tutaj na sali, są w wieku, który niedługo będzie wiekiem poborowym, prawda? No i ja mam nadzieję, że wy będziecie, jeżeli odpukać kiedyś ojczyzna wezwie was, że będziecie mieli taki sam power i taką samą chęć do walki, jak te chłopaki, którzy poszli do Powstania Warszawskiego. Ale marzę o tym, żeby dowódcy, którzy was rzucą do tej walki i podejmowali decyzje w sposób racjonalny. Chcę, żebyście wy zwyciężyli, żebyście wy, powtarzam, odpukać, kolejną wojnę wygrali, a nie znowu byli moralnymi zwycięzcami, bo to jest specjalność Polaków, bycie moralnym zwycięzcą, prawda? Ja bym chciał, żebyśmy wreszcie komuś skopali, żebyśmy wygrali kolejny konflikt, żebyśmy osiągali sukcesy na arenie międzynarodowej, powiedzmy to w sposób poprawny, politycznie, prawda? Bo żeby wszystko było jasne. Proszę Państwa, wam wszystkim, nam wszystkim, kod genetyczny nasz wbijany jest słynne słowa pieśni, a wolność krzyżami się mierzy, prawda? Otóż, proszę Państwa, jest to całkowity i kompletny absurd. To znaczy, może inaczej, wolność rzeczywiście mierzy się krzyżami, ale żołnierzy wroga. Na wojnę, proszę Państwa, wojna polega na tym, że się zabija żołnierzy wroga. A Polakom wmawia się, że wolność mierzy się krzyżami własnych żołnierzy. To jest oczywiście absurd, bo krzyżami własnych żołnierzy mierzy się tylko i wyłącznie niewolę, czego najlepszym przykładem była II wojna światowa. I na koniec ja Państwu bym chciał powiedzieć takie motto, moim zdaniem moje, to znaczy ja mam takiego swojego absolutnie ulubionego generała II wojny światowej, on nazywał się George Patton,
to był generał amerykański. Poza tym, że dobry wojskowy to antykomunista zdecydowany, więc to też sympatyczny człowiek. Natomiast on, proszę Państwa, kiedyś stanął przed swoim wojskiem i powiedział im tak. Zapamiętajcie sobie i moim zdaniem ta maksyma, którą teraz Państwo usłyszycie, powinna być wybita i wykuta tutaj na drzwiach Waszej szkoły, każdej szkoły w Polsce, Akademii Dyplomatycznej i każdy koszar Wojska Polskiego. Otóż generał Patton powiedział tak. Na wojnę nie idziesz po to, żeby zginąć za ojczyznę, tylko żeby ten drugi sukinsyn zginął za swoją. Czy ktoś ma jakieś pytania? Ja chciałem zapytać o rzecz następującą. Coś, co dotyczy Pana książki, którą świeżo przeczytałem. Mianowicie znalazłem w niej, może nie jest to zarzut, ale zastanawiam się nad pewną niekonsekwencję. Dlatego, że z jednej strony i tytuł, i bardzo ciekawy wywód sugerują tutaj ogromne błędy, które zostały popełnione przez kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego, ale nie tylko, także dowództwo polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Z drugiej strony znajdują się tam moim zdaniem niedwuznaczne sugestie, że jednak obie te struktury były bardzo mocno zinfiltrowane przez wywiad sowiecki. Choćby sama historia Leopolda Okulickiego, który ewidentnie przybył z innym zadaniem do Warszawy, złamał rozkaz naczelnego wodza, zawiązał tak naprawdę spisek w celu wywołania powstania. Nie wiadomo, czy kiedy był aresztowany przez Sowietów, czy go złamali, czy go skłonili do współpracy, czy nie, ale no, są tam takie sugestie. A zatem, czy mamy trochę do czynienia? No, z jednej strony. Mam wrażenie, że w Pana książce jest taka sugestia, że mieliśmy do czynienia właśnie z jakimś przedziwnym szaleństwem, które ogarnęło to kierownictwo polskich struktur wojskowych, takich czynników w 1944 roku. Czy było to szaleństwo, czy była to po prostu bardzo dobrze zaplanowana akcja? I jakby to jest druga część mojego pytania. Skoro miałoby być tak, że jednak całość odbyła się w interesie Związku Sowieckiego, czy Sowietów po prostu, i tak naprawdę tylko oni na tym korzystali, i są pewne poszlaki, no, delikatnie mówiąc, świadczące o tym, że jednak taka działalność miała miejsce, to gdzie w takim razie moglibyśmy usytuować ostateczne przesłanie Pana książki? Dlatego, że to, co wyczytałem w końcówce brzmi mniej więcej tak, jeżeli mamy się rozwijać, jeżeli mamy unikać popełniania błędów, jeżeli mamy się zmienić i odnosić zwycięstwa, no to musimy odbrązowić tę historię. Tyle, że to jest pytanie, czy my mamy odbrązowić historię, czy tak naprawdę mamy odkryć, że znakomicie funkcjonujący wywiad sowiecki, znakomicie funkcjonująca olbrzymia struktura państwa totalitarnego, po prostu po raz kolejny rozgrywała nas, powiedzmy, od XVIII, a nawet wcześniej wieku, po raz kolejny rozegrała nas po mistrzowsku. Ale pytanie, czy w ogóle mieliśmy szansę? Wie pan, no, powiem tak. Na te straszliwe, węzłowe decyzje, które tak strasznie zaważyły na losie Rzeczypospolitej, miały wpływ oczywiście rozmaite czynniki. Ja, proszę Państwa, próbuję zastanowić się nad tym i zbieram do kupy pewne argumenty w swojej książce Obozie 44, które pojawiały się od dłuższego czasu w debacie historyków. Znaczy pewne przesłanki, które wskazują, że rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, nasza struktura podziemna została w jakiś sposób zinfiltrowana przez służby sowieckie i oni, ci ludzie, w jakiś sposób byli w stanie wpływać na te decyzje. I takim modelowym przykładem jest na przykład, o czym dzisiaj właściwie mówił tylko pan profesor przez chwilę, akcja Burza. Otóż, proszę Państwa, jak wiecie, w momencie, kiedy w nocy z 3 na 4 stycznia 1944 roku Sowieci i Armia Czerwona wkroczyła do Polski w tym samym celu, w którym wkraczała do tej pory, 2 razy, prawda? Zwróćcie uwagę, że wkroczyła w 20, wkroczyła, czy nawet wcześniej, bo w 19, wkroczyła, proszę Państwa, w 39 i 44 i za każdym razem chciała Polskę podbić, prawda? I zwróćcie Państwo uwagę, jak reagowali, weźmy na przykład te dwa, pierwszy najazd sowiecki i ten w 44 roku. Otóż jak reagowali Polacy? W roku 20, kiedy hordy bolszewickie wdarły się na teren Polski, Polacy do Sowietów strzelali, tak? No bo wróg wchodzi do naszego kraju.
Tym samym robili dokładnie to samo, co zawsze robili nasi przodkowie, kiedy na nasze tereny wchodziło wcześniej, kiedy jeszcze nie istniał Związek Sowiecki, wchodzili Rosjanie. Czyli siekali ich szablami, strzelali do nich z broni palnej i starali się nie dopuścić ich do naszej ojczyzny. Natomiast w 1944 roku Armia Krajowa, nasze wojsko, realizowało operację, którą ja osobiście nazywam operacją Harakiri. Jest to jeden z najbardziej, moim zdaniem, i mówię to z prawdziwym bólem serca, pożałowania godny historia w całych naszych dziejach. Otóż ta Armia Krajowa, która powinna była bronić Polski przed każdym, bo tak jest zadanie armii, tak jest napisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przed każdym, kto zagraża niepodległości Rzeczypospolitej, ta Armia Krajowa przez swoich dowódców dostała taki rozkaz. Proszę zebrać się do kupy, zameldować się u najbliższego oficera Armii Krajowej Czerwonej, przedstawić mu się i ujawnić cały swój oddział przed wkraczającą Armią Czerwoną. I tak, proszę Państwa, się działo. Oddział po oddziale, okręg po okręgu, Armia Czerwona ujawniała się wobec Sowietów. Co robili Sowieci? No przecież bardzo, no co mogli zrobić? No to co do nich należało, czyli zachwyceni byli tym, że NKWD i SMIERZ, czyli te oddziały ludobójcze sowieckie, mają ułatwioną robotę i te oddziały Armii Krajowej były po prostu niszczone. Dowódcy do piachu albo do obozów koncentracyjnych, wojsko zatrute. I w ten sposób cała Armia Krajowa została podana na tacy Sowietom, tak? Czyli przez 5 lat okupacji Niemcy, którzy mieli Gestapo, SS, Kripo, wszystkie te straszne służby specjalne, nie byli sobie w stanie poradzić z Armią Krajową. A bolszewicy, proszę Państwa, ją zdmuchnęli praktycznie w parę dni czy w kilka tygodni tam, gdzie wchodzili. Dlaczego? Dlatego, że została sama przed nimi wydana. Wydano tych ludzi w ręce morderców z Katyńskiego Lasu. I teraz, dlaczego? Jak to się mogło stać? To jest każde pytanie, które każdy musi sobie zadać. Istnieją mocne przesłanki, że oficer sztabowy, który opracował plan akcji Burza, czyli generał Stanisław Tatar, był, i to nie jest jakaś wielka tajemnica, agentem sowieckim. Na pewno nim był, na pewno przeszedł na stronę komunistów, na pewno był agentem komunistycznym po wojnie, wtedy zdjął maskę, to jest absolutnie pozbawione wszelkich dyskusji, poza dyskusją. Wydał między innymi złoto fon komunistom, no inne tego typu świństwa. Natomiast istnieją pewne przesłanki, które wskazują, że już podczas wojny pracował dla Sowietów. I teraz na tym przykładzie odpowiem na Pańskie pytanie. Załóżmy dla dobra tej dyskusji, że tak, prawda? Że on rzeczywiście zaplanował wydanie całej Armii Krajowej w ręce bolszewików, dlatego że realizował jakąś koncepcję sowiecką. Czy był agentem wpływu, czy agentem po prostu sowieckim. No ale przecież na rany Chrystusa, jeżeli w normalnej armii ktoś taki by przyszedł, proszę Państwa, i powiedział: słuchajcie, mam świetny pomysł, jak wejdzie wróg, chodźcie, pomagajmy i się przed nim, prawda, otwórzmy, witajmy go chlebem i solą. No to przecież jasne jest to, że albo by go zamknęli w domu wariatów, prawda, albo by dostał natychmiast kulę w łeb, bo nawet nie byłoby sensu robić dla niego sądu wojennego. Tak na marginesie mam powiem, że Tatar, zgroziło mu to przez chwilę, myślano w Komendzie Głównej Armii Krajowej, czy by go nie zastrzelić. Niestety, no nie wiem, czy to dobre słowo, może to za mocne słowo, może inaczej. Decyzja została zmieniona, powiedzmy znowu politycznie poprawnie, odesłano go tam gdzieś do Londynu. No i to jest pytanie otwarte, prawda? Rzeczywiście pewnie były jakieś wpływy sowieckie tutaj. Ci szatani, używając klasyka, byli tam czynni. Natomiast rzeczywiście padało to na podatny grunt. Kolejna rzecz, jeżeli założymy, bo a to jest absolutnie, mówię to Państwu, nie rozstrzygnięta sprawa, sam nie zajmuję w tej sprawie stanowiska. Są historycy, którzy twierdzą, że ten oficer, który miał decydujące zdanie w podejmowaniu decyzji o wywołaniu powstania, czyli Leopold Okulicki, był w jakiś sposób uwikłany w kwestię kontaktów z Sowietami, ponieważ on został kilka lat wcześniej aresztowany i na Łubiance złamany przez bolszewików, to jest fakt akurat. Jeżeli on rzeczywiście, taka była sytuacja, że on wpływał na tą decyzję dlatego, że był niesamodzielny, no to przecież znowu, jednak udało mu się innych oficerów do tego przekonać. Także sprawy są, wie Pan, moim zdaniem troszkę bardziej skomplikowane. Znaczy ewidentnie była obca inspiracja i przy okazji powstania to, że to nie są nawet agenci, ale pamiętajcie Państwo, że była taka rozgłośnia kościuszkowska, prawda, która nadawała Staszkiewicz, a kierowała nią wdowa po Dzierżyńskim. No i ta rozgłośnia kościuszkowska nawoływała Polaków
pod koniec lipca 1944 roku do powstania. Bolszewicy zrzucali ulotki nad Warszawą. Ludu Warszawy, powstań przeciwko okupantom, Armia Czerwona nadchodzi. No i ewidentnie jest to, że próbowali nas do tego sprowokować. No, zwróćcie Państwo uwagę, że Bur, jako polski oficer, w momencie, kiedy wróg nas próbował do czegoś sprowokować i namówić, no to powinna mu się zapalić lampka ostrzegawcza. No skoro Sowieci chcą nas do czegoś namówić i rzucają nas do powstania, chcą, żebyśmy wywołali powstanie, no to prawdopodobnie raczej no nie robi się tego, co chce od nas wróg, prawda? No bo to jest, to raczej nam dobrze nie życzą, no. A myśmy zrobili odwrotnie. W związku z tym, jeżeli mógłbym wskazać na przyczyny powstania warszawskiego, na przyczyny tych klęsk, przyczyny operacji Burza, to były one rozmaite. I znajduję w tych szeregu przyczyn miejsce na rzeczywiście jakiś brak myślenia politycznego naszych elit, a z drugiej strony tak, myślę, że jakiś wpływ na to mieli Sowieci, ich infiltracja i ich działania za kulisą. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? To by było na tyle. Jeszcze się. Ponieważ tutaj pan mówi, że wtedy jak Wojska Czerwone wkroczyły na tereny teraz polskie, to oni jakby byli naszym wrogiem. Ale wtedy Sowieci nie walczyli z Polakami, tylko teoretycznie to były tereny niemieckie i oni walczyli z Niemcami. To jakby także nam nieśli wyzwolenie. I czy nie lepiej, jakby wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem i oni jednak Polskę wyzwolili. No wie pan, gdyby rzeczywiście tak było, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, to Polska miałaby w tej wojnie dwóch przyjaciół. Związek Sowiecki i Niemcy i Trzecią Rzeszę. Ponieważ Trzecia Rzesza biła komunistów, biła Sowietów, a Sowieci bili Trzecią Rzeszę, wie pan, no. Mieliśmy dwóch wrogów w tej wojnie. Natomiast, wie pan, jak wyglądała sytuacja? W momencie, kiedy Związek Sowiecki, no nie zawsze jest tak prosto, że wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, bo właśnie panu pokazałem, że na tej zasadzie no, cała logika wojny II światowej w naszym wykonaniu przestałaby istnieć. Otóż krótko mówiąc, bolszewicy nie nieśli nam wyzwolenia, ponieważ jedna okupacja, okupacja brunatna, została zastąpiona przez okupację drugą, sowiecką, czerwoną. I gestapo, które lało pałami po tyłku Polaków w kazamatach, w więzieniach i rozstrzeliwało Polaków, zostało zastąpione przez NKWD i UB, które robiło dokładnie to samo. W związku z tym Polska nie została, wie pan, wyzwolona przez bolszewików w roku 1944, odwrotnie, została zniewolona przez bolszewików w roku 1944, a została wyzwolona przez Polaków w roku 1989. Bolszewicy w roku 1944 nie nieśli nam właśnie wyzwolenia, tylko niewolę. Po prostu jeden okupant zmieniał się miejscem z drugim. I wybór, wie pan, był między taki jak między dżumą a cholerą. No i wybór na cholerę, wie pan, no nie jest jakimś wyborem całkowicie racjonalnym. I żeby państwu jeszcze na sam koniec powiedzieć, bo zapomniałem panu powiedzieć po co, po co pisać takie książki. Otóż, proszę Państwa, ja jestem głęboko przekonany, że nauczanie historii, mam nadzieję, że tutaj Pan zaraz nie obrazi się na mnie za to, ale w dzisiejszych czasach nie służy temu, żeby wykuwać na pamięć kolejne daty, prawda? No bo jak macie, każdy z Was ma smartfona, bo będzie miał, no to to, kiedy był trzeci rozbiór Polski, to sobie sprawdzicie w sekundę, prawda? Po co Wam to? O co chodzi? Czy kto, jaki tam król stał, czy jaki książę na czele jakiegoś tam księstwa podczas rozbicia dzielnicowego? Prawdziwe nauczanie historii polega na tym, że wy analizując przeszłość, wyciągacie wnioski na przyszłość. Czyli historia, zgodnie z tą starą, wyświechtaną maksymą, ma być nauczycielką życia. I teraz, nasze położenie geopolityczne, proszę Państwa, się nie zmieniło. Wojna rzeczywiście była 70 lat temu, ale my mamy najgorszy możliwy adres na świecie. I mam olbrzymią pretensję tak swoją drogą do naszych przodków, którzy podczas tej wielkiej wędrówki ludów zatrzymali się akurat tutaj nad Wisłą. I nie chodzi o paskudny klimat, żeby nie było wątpliwości, tylko oczywiście o sąsiedztwo. My się znajdujemy między rosyjskim młotem a niemieckim kowadłem, bądź też odwrotnie, jak Państwo wolą. I my, proszę Państwa, w tej przestrzeni geopolitycznej nadal się znajdujemy, jesteśmy na nią skazani, jesteśmy skazani na tych dwóch sąsiadów.
I teraz, jeżeli my będziemy toczyli i rozgrywali nasze wojny w ten sposób, jak drugą wojnę światową, czyli zamienimy wojnę w jedno wielkie, zbiorowe całopalenie narodowe, na którą nasi przywódcy będą rzucali kolejne tysiące najlepszych synów ojczyzny, żeby oni płonęli w jakimś takim wspaniałym właśnie ogniu poświęcenia, a cały świat, tak jak to się wydawało naszym przywódcom wówczas, ma patrzeć na nas z podziwem i zachwytem na tych Polaków, którzy tak pięknie umierają, a potem, jak się to wydawało naszym przywódcom, na koniec wojny będą nam dawać terytoria, jakieś nagrody wspaniałe i tak dalej, to my, proszę Państwa, jesteśmy narodem na wymarciu. I to mówię Wam absolutnie poważnie. 2-3 takie powstania przez najbliższe 100-200 lat, w których Wy będziecie brali udział, to jest koniec Polski, to jest koniec Polaków. I ja dlatego piszę swoje książki, że chcę skłonić nie do tego, żeby przekonywać Was do swoich poglądów, żeby tworzyć jakieś sekty i inne tego typu historie, tylko żeby skłonić Was do myślenia, do dyskusji na temat naszych dziejów, żeby po prostu, kiedy Wy, być może są tutaj wśród nas generałowie, przyszli ministrowie spraw zagranicznych, prezydenci może nawet, albo, na co bardzo liczę jako monarchista, może jakiś król, albo królowa, to żebyście Wy po prostu podejmowali decyzję w sposób racjonalny. No my już nie mamy, więc tutaj może mają panowie jakieś ostatnie słowo. Ja już powiedziałem. To ja tylko mała adwocem co do uczenia historii, bo bez dat to się nie da, ale nie, żartuję. Wiedziałem, że pan to powie, trochę prowokowałem. Nie, chodzi mi o co innego. Pan zaproponował bardzo słuszną rzecz, oczywiście, żebyśmy się uczyli myślenia, to jest jasne. Tylko proszę nie zapominać o tym, że istnieje mnóstwo szkół historiozoficznych i mnóstwo interpretacji. Pan podaje jedną, według pana słuszną, ale istnieje 5 innych, które uważają poglądy pana za niesłuszne. I generalnie no, takie uczenie no, byłoby uczeniem takim, że każda szkoła by nosiła co innego, więc na razie chyba trzymajmy się starego, dobrego, konserwatywnego wykładania historii, a co będzie później, to dopiero zobaczymy. To pewnie już nie moje pokolenie to załatwi, lecz pańskie albo oni ewentualnie. Chyba oni zobaczymy. No, panie profesorze, na sam koniec jeszcze powiem, że jest różnica między moją szkołą historyczną a tymi 4 pozostałymi. Ja mam rację, oni się mylą. No, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.